Wait a moment. Jesteśmy na żywo. Dzień dobry Państwu. Weronika Gawińska-Bolik z Fundacji im. Janusza Kortyki. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na drugie spotkanie w ramach projektu Ziarna Historii, organizowane przez Fundację im. Janusza Kortyki oraz organizację Poloninu Pasji Edu. Dzisiejsze wydarzenie zatytułowane jest Świadkowie Prawdy o Katyniu, heroizm za żelazną kurtyną, spotkanie wokół książki profesora Tadeusza Wolszy, Encounter with Katyn. Pragnę powitać naszych dzisiejszych gości. Pan Jean Sokołowski, prezes Pasji Edu. Dzień dobry. Pan profesor Tadeusz Wolsza. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Pan doktor Damian Bębnowski, wiceprezes Fundacji im. Janusza Kurtyki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Spotkanie moderować będzie pan Edward Wojciech Jeśman, prezes Pasji. Dzień dobry. Projekt Ziarna Historii finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Partnerem medialnym projektu jest portal blogpress.pl. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Gina Sokołowskiego. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Janusz Kurtyka Foundation's webinar with Professor Tadeusz Wolsza and his scholarly work titled Encounter with Katyn. I'm Dr. Jean Sokołowski, president of PASI EDU, also known as the Polish American Strategic Initiative Education Organization. Our primary mission is to educate Americans and interested others on Polish and Polish American history by accurately presenting the facts and effectively countering the distortions. Our distinguished guest today is Professor Tadeusz Wolsza, who is a widely recognized Polish historian and political scientist. Born in Poland, he graduated from the University of Wrocław, and his academic affiliations include professor at the Institute of History at the Polish Academy of Sciences, professor at the Kazimierz Wielki University at Bydgoszcz, and the Institute of National Remembrance. Professor Wolsza specializes in the contemporary history of Poland, particularly the wartime and post-war Polish political emigre community, the Katyn massacre, the anti-communist resistance movement in Poland, and Stalinist crimes in post-war Poland. He has published over 280 academic papers and books, with some of them translated into Russian, German, English, Italian, Serbian, and Slovakian. All of us at PASI and PASI EDU extend a warm welcome to Professor Wolsza. Our moderator today is Edward Wojciech Jeśman, who is co-founder and president of the Polish American Strategic Initiative Incorporated. Born and raised in Poland, Mr. Jeśman was a pro-democracy activist and a member of the anti-communist opposition in Poland during 1976 to 1982. He was also a political prisoner in 1978 and again in 1981 to 1982. In 1982, Mr. Jeśman became a political asylee in the United States. He's a naturalized US citizen since 1990. He was president of the Polish National Congress of Southern California, as well as national director of the Polish American Congress National Organization from 2015 to 2020. An active Polish American lobbyist on Capitol Hill, he is also the recipient of the Officer's Cross of the Order Polonia Restituta and the Cross of Freedom and Solidarity. At this time, I will turn the program over to Mr. Damian Bębnowski, Vice President of the Board of the Janusz Kurtyka Foundation. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Fundacji imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że
kolejne spotkanie w ramach projektu Ziarna Historii mogło dojść do skutku. Proszę Państwa, ten projekt, to spotkanie wpisuje się w szerszą misję naszej fundacji, Fundacji imienia Janusza Kurtyki, której flagowym projektem jest konkurs o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Co roku przyznajemy bowiem nagrodę najlepszej polskiej pracy historycznej, która wpisuje się w tematykę edycji konkursu w danym roku, i formą nagrody jest nie tylko symboliczne wyróżnienie badacza poprzez wręczenie mu pamiątkowej statuetki, ale również sięgnięcie po konkretne narzędzie, które ma służyć oddziaływaniu tej pracy w świecie naukowym, w świecie akademickim, i tym narzędziem jest tłumaczenie nagrodzonej pracy na języki kongresowe. Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na wydawaniu nagrodzonych prac w języku angielskim i języku niemieckim, wchodząc w kooperację z uznanymi, ważnymi wydawnictwami naukowymi na Zachodzie. Laureatem pierwszej edycji konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki był właśnie pan profesor Tadeusz Wolsza, który jest głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, za co serdecznie, panie profesorze, dziękuję. Książka Dotyk Katynia, która traktuje, szanowni państwo, o losach świadków zbrodni katyńskiej, o ich prześladowaniu przez reżim komunistyczny, jest tą pracą, która nakreśla szerszą perspektywę w badaniach nad zbrodnią katyńską. Dlatego zdaniem Rady Programowej, która przyznała panu profesorowi nagrodę w 2017 roku, tym bardziej wpisuje się ona w to, co możemy określać jako soft power polskiej nauki, coś, co można określić za nowszą literaturą przedmiotu, dyplomacją naukową, tak? Czyli oddziaływaniem poprzez konkretne akademickie narzędzia na świat akademicki Zachodu, po to, aby opowiadać światu polską historię prawdziwą, pozbawioną stereotypów, czy nawet niekiedy zafałszowań, i po to, aby w ten sposób wzmacniać, realizować polską rację stanu, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście, gdzie jest to szczególnie potrzebne i zasadne. Dodatkowym elementem konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki jest, szanowni państwo, promocja nagrodzonej pracy. Książka profesora Wolszy została przetłumaczona na język angielski i wydana we współpracy z fundacją nakładem wydawnictwa Carolina Academic Press, i aby zwiększyć zasięg jej oddziaływania, odbioru, aby ją przedstawić światu akademickiemu, zorganizowaliśmy w 2018 roku podróż profesora Wolszy, podróż promocyjną po wybranych, ważniejszych ośrodkach intelektualnych w Stanach Zjednoczonych. Był to projekt zatytułowany Gene of Freedom, podczas którego pan profesor spotykał się z przedstawicielami Polonii, ale także z przedstawicielami świata naukowego w Stanach Zjednoczonych i prezentował wykłady nawiązujące do tematyki książki. Dość powiedzieć, że książka, oczywiście jest to proces rozłożony w czasie, prawda, bo książka nawet kanoniczna potrzebuje czasu, aby wejść do owego kanonu historiografii, ale dość powiedzieć, że ta pozycja na rynku amerykańskim została dostrzeżona, została ona bowiem odnotowana chociażby przez ważny periodyk naukowy Holocaust and Genocide Studies, wydawany przez Oxford University Press.
A zatem widzimy pewne efekty i te efekty chcemy wzmacniać. Dlatego pewnym naturalnym rozwinięciem projektu Nagroda imienia Janusza Kurtyki jest niniejszy projekt, w ramach którego dzisiaj się spotykamy, za co serdecznie Państwu dziękuję, mianowicie Ziarna Historii. Chcemy budować sieć kontaktów z ważnymi ośrodkami, środowiskami, organizacjami polonijnymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po to, aby zwiększać oddziaływanie polskiej narracji, polskiej historiografii na zachodni świat akademicki. Budujemy to zaplecze, budujemy te kontakty, sieciujemy je i odsłoną tej współpracy, która jest dopiero na jakimś wstępnym etapie, mamy tutaj ambitne plany. W ramach tego, tej inicjatywy, tego projektu spotykamy się również dzisiaj. Diagnozujemy bowiem dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, znajomość polskiej historii, przede wszystkim w wymiarze faktograficznym, jest niska nie tylko w społeczeństwach zachodnich. To jest ten pierwszy problem, bardzo oczywisty, prawda? Myślę, że tutaj nie wzbudza to żadnych kontrowersji. Ale jest też drugie wyzwanie, które zauważyliśmy i dzięki współpracy z kancelarią pana premiera chcemy odpowiedzieć na to wyzwanie, bowiem okazuje się, że nawet przedstawiciele Polonii, tych kolejnych pokoleń Polonii, którzy często albo przynajmniej nierzadko nie posługują się już językiem polskim, nie dysponują dobrymi, fachowymi opracowaniami, które dotyczą zwłaszcza najnowszej polskiej historii. Więc to są te dwa elementy, które zachęciły nas do tego, aby podjąć to wyzwanie i opowiadać polską historię światu we współpracy z naszymi przyjaciółmi ze środowisk polonijnych. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym podziękować przedstawicielom Polish American Strategic Initiative EDU, panu prezesowi Jeanowi Sokolowskiemu za to, że zechciał nawiązać z nami współpracę i wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Serdecznie również dziękuję przedstawicielowi tej samej organizacji, panu Wojciechowi Jeśmanowi, który zechciał poprowadzić to spotkanie, moderować rozmowę z panem profesorem Wolszą, no i oczywiście naszemu głównemu, jak już wspomniałem, bohaterowi dzisiejszego spotkania. Serdecznie dziękuję panu profesorowi Wojciechowi Wolszy, który popełnił naprawdę bardzo ważną pracę odsłaniającą, powiedziałbym, taki nieklasyczny wymiar w badaniach nad Katyniem. To nie jest ten nurt w studiach katyńskich, który skupia się na genezie zbrodni, na jej przebiegu, czy nawet na jej międzynarodowym wymiarze, ale porusza właśnie losy świadków tej zbrodni, którzy też byli jej ofiarami. Bardzo serdecznie w imieniu Fundacji dziękujemy, panie profesorze, za tę ważną pracę i mam nadzieję, że pana wysiłek również poprzez ten projekt zostanie dostrzeżony i doceniony. A teraz zapraszam Państwa do zapoznania się, do obejrzenia krótkiego spotu, krótkiej prezentacji poświęconej właśnie książce, o której dzisiaj chcemy rozmawiać. Serdecznie zapraszam. Forests can hold many secrets, both terrible and dark, hidden in the whispering trees, echoing in the ground. Secrets, lies, screams, gunshots, and truth.
This is the tale of a half century of deceit, but also courage. The untold story of the Katyn massacre, a brutal murder of thousands of Polish prisoners of war. In the spring of 1940, around 22,000 Polish military and civilian elites were executed in the shadows of the Katyn forest. A terrible history narrated by the witnesses who were kept silent for decades. Encounter with Katyn by Professor Tadeusz Wolsza. Dziękuję serdecznie. I teraz pragnę oddać głos moderatorowi dzisiejszego spotkania, panu Wojciechowi Jeśmanowi. Bardzo proszę. Welcome everyone. Thank you very much, Jean. Thank you very much, Mr. Bębnowski, for the introductions. I would like to thank you for your preparation of this event, and without you, obviously, this would not have happened. Professor Wolsza, thank you very much for your cooperation and participation, and thank you also for years of scholarship and the depth of it. I would like to start with a few very general remarks, because Katyn is not just a historical issue. This is a very much a contemporary issue that affects also lots of things here in the United States, even now. No, main issue is that language controls memory, and Katyn is portrayed here in so many different ways, but not really in a proper way. So it is called a crime, murders, political assassinations, war crimes, but very unusual is the proper use of language here, which suggests that we should really stay with proper designation for it, which is genocide. And what happened in Katyn is an expression of genocide in its purest form, and basically meets all the characteristics of the genocide. For political reasons, both historically as well right now contemporary, this is avoided. We have all kinds of attempts to avoid, falsify, and to reclassify this event, and it is in our best interest actually to stick with the proper designations here. And this is not just a matter of media, it is also a part of the political struggles that we have here in the United States on the legislative level. Very often American politicians try to avoid this subject and also to try to keep it as a case of just regular war crime. We cannot really allow it. This is not in our best national interest. We should keep this subject still alive and really make sure that we don't allow history of our nation to be falsified. So this is a matter of actually a concerted effort on the part of many different players. It's not just that Russians or Americans are not very keen on proper classification here. We have also Germans and Jewish interests that don't really like Poland to be in the light and don't like this historical issues to have
proper designations. This happens for different reasons, but you know, effect is the same. Germans try to dilute the responsibility for the Second World War. Any kind of present mentioning of Polish suffering, either caused by German or Russian side, and we have to remember that initially for the first 2 years until Russia was invaded by Germany, there was a very good cooperation as far as genocidal aspects of occupation of Polish territories by Russians and Germany. The same with Jewish interest. There is an effort to game this in a sense of obtaining advantages as far as political and economic sphere. Americans always used Poland as a bargaining chip in contacts with Russia. So this issue also is not really properly exposed here most of the time. And we had a few cases historically, 1952, Ray Madden Commission that undertook investigation of the subject on the congressional level, but not much really came out of it. And on this subject is still properly handled here. There needs to be some final resolution to it. And this is not that we are trying to push this subject as some kind of anti-Russian politics here. It's rather a matter of truth and final closing of this issue. No, Russians don't want to accept that this was a genocidal action. They always stick to the theory that this was just a part of communist crimes. It's not the case because of the fact that this was willful and conscious and that attempt to eliminate approximately one third of Polish officer corps. If we look at the numbers, pre-war numbers. This is one of the definitions that obviously needs to be kept in our memory because we tend to forget about things. There is lots of neglect as far as historical narration in the United States, and unfortunately, there is this issue of almost dereliction of duty here on our part. We have generational responsibility to keep certain issues alive and defend the good name of Poland, and we have to defend Polish national interests. Unfortunately, there is lots of Polonophobic attitudes in the United States, and we can see it in media, we can see it in academia, and also on the legislative level in the US Congress. Very often those things come up. We have to be better organized. We have to also make sure that events like this are continued. I hope that this is just the first step on a much closer cooperation between academic circles in Poland and also our organizations in the United States here. There is a need for not only lectures, but also conferences, and we would be very happy to be a part of it. Educational side of it is important, but also we have to remember that ultimately this is about politics, and we have to be also cognizant of the fact that we should be present on a legislative level here, and we have to also lobby American administration very often
on many different issues. I would like to also say that we have a very general problem that actually erases Poland from this equation here completely, almost, in the United States. There is a problem with the American education in general that basically treats the Second World War almost in the context of extermination of Jewish population of Europe. And there is this issue of so-called Holocaustization of American education. So we have to counteract Poland's suffering cannot be erased from history. And this is very important that we do our best to make sure that this does not happen. So I will finish maybe here. I would like to give floor to Professor Tadeusz Wolsza. Professor, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszym naszym spotkaniu. Dla autora książki zawsze jest to bardzo miłe wydarzenie, jeśli może zaprezentować efekt swojej pracy na szerszym forum, zwłaszcza jeżeli grono słuchaczy wykracza poza polski krąg i czytelników, i tych, którzy są zainteresowani historią naszej ojczyzny, a zbrodnia katyńska wpisuje się w naszą historię jako bardzo tragiczne wydarzenie. Tu jeden z panów mówił, że zostało tam zamordowanych, no powiedzmy sobie, prawie 1/3 korpusu oficerskiego, ale też proszę zwrócić uwagę na jeden fakt. To byli w dużej mierze żołnierze już rezerwy, powołani tuż przed wybuchem wojny do służby wojskowej, a oni po zakończeniu przeszkolenia wojskowego pracowali w cywilnych zawodach i to była elita państwa polskiego. To byli wybitni naukowcy z tytułami profesorskimi, to byli lekarze, prawnicy, dziennikarze, działacze społeczno-polityczni. To była naprawdę elita i kiedy zaczniemy się zastanawiać, jak ocenić czy nazwać wydarzenie z Katynia, to określenie, że jest to zbrodnia ludobójstwa, jest jak najbardziej właściwe, bo był to zamierzony cel wyeliminowania ze społeczeństwa polskiego elit. Elit, które dla Sowietów stanowiły największe zagrożenie, bo społeczeństwo pozbawione elit jest łatwym społeczeństwem, którym można manipulować. Może kilka słów w tej chwili, o czym będę mówił. Ja zacznę od krótkiej informacji na temat samej zbrodni, bo to jest ważne z punktu widzenia dalszych moich fragmentów wykładu. I chciałbym powiedzieć, że na podstawie decyzji z marca 1940 roku najwyższe władze Związku Sowieckiego, pomijam nazwiska, wspomnę tylko tu o Józefie Stalinie, na podstawie ekspertyzy Ławrentija Berii, który był ludowym komisarzem do spraw bezpieczeństwa, wydały decyzję o wymordowaniu wszystkich polskich obywateli zatrzymanych w trzech obozach, w Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku, ale nie tylko. Sprawa dotyczyła również kilkunastu więzień rozproszonych po terenie, jak to Sowieci ujęli wówczas, zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainie. W związku z tym ta liczba zamordowanych przekroczyła znacznie 14,5 tysiąca, bo na tyle można byłoby oszacować liczbę zatrzymanych i uwięzionych w obozach polskich oficerów, a do tego doszli właśnie
nowi jeńcy, nowi aresztowani i w tym gronie byli ludzie różni, o różnych zawodach, o różnych poglądach politycznych oraz ludzie, którzy z punktu widzenia władz sowieckich mogliby w przyszłości stanowić zagrożenie dla ugruntowania władzy sowieckiej na zajętych terenach. Stąd ta liczba ofiar wzrosła do ponad 22 tysięcy osób. I chciałbym w tym miejscu jeszcze jedną rzecz podkreślić. To nie jest lista zamknięta. W dalszym ciągu nie są znane jeszcze liczby z tak zwanej listy białoruskiej i nie jest wykluczona taka oto sytuacja, że te 22 tysiące osób będzie jeszcze powiększone o jakąś liczbę kolejnych nieznanych nam ofiar, pochowanych w nieznanych miejscach, tak by ukryć skalę zbrodni katyńskiej. Sprawa zbrodni katyńskiej oczywiście leżała cały czas na sercu władzom Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Z prostego powodu Polacy, polski rząd po podpisaniu układu Sikorski-Mański otrzymał możliwość powołania do życia Armii Polskiej na wschodzie. Na jej czele stanął generał Władysław Anders, który część swojego życia spędził na Łubiance, powiedzmy sobie od 1939 roku do 1941. Był więźniem, można powiedzieć, numer jeden, jeśli chodzi o rangę zatrzymanych polskich oficerów w Związku Sowieckim. Anders po uwolnieniu i nominacji na dowódcę Armii Polskiej na wschodzie od razu przystąpił do poszukiwania tych oficerów, ale te poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Sowieci mieli świadomość zbrodni. W związku z tym plątali się w pewnym sensie w zeznaniach i również nie potrafili udzielić wiarygodnej odpowiedzi co do losu polskich oficerów. Padały różnego rodzaju, no powiedzmy sobie, tak absurdalne informacje, że polscy oficerowie albo uciekli do Mandżurii, albo gdzieś przebywają na Dalekim Wschodzie i to jest kwestia czasu, jak dotrą za silą powstającą w Związku Sowieckim armię, drugi korpus, bo tak się nazywała ta jednostka, którą formował generał Władysław Anders. Anders, mając świadomość, że sprawy idą w złym kierunku i trudno będzie ustalić tak naprawdę los polskich oficerów, jednego z więźniów stalinowskich, rotmistrza Józefa Czapskiego, powołał ja stanowisko swojego takiego pełnomocnika do poszukiwania tych oficerów. Józef Czapski, będąc wcześniej więźniem Starobielska, czyli jednego z tych obozów, skąd zostali rozstrzelani polscy oficerowie, rozpoczął prace poszukiwawcze. Te prace również nie przyniosły powodzenia, ale był taki moment w trakcie misji Józefa Czapskiego, że coś było na rzeczy, żeby ustalić los polskich oficerów. Czapski widział mapę w jednym z gabinetów sowieckich, mapę bardzo dziwną, mapę, na której były zaznaczone gwiazdkami pewne miejsca na obszarze Związku Sowieckiego. On wtedy nie zdawał sobie sprawy z tego, co on widział. Dopiero po jakimś czasie, kiedy zbrodnia katyńska nabrała międzynarodowego rozgłosu po 1943 roku, doszedł do wniosku, że on widział mapę, w których to miejscach byli przetrzymywani obywatele polscy. Ta mapa Związku Sowieckiego najeżona tymi czerwonymi gwiazdkami, to były miejsca, gdzie są zlokalizowane łagry przeznaczone dla Polaków. Tylko tej wiedzy on nie posiadał jeszcze w 1941 czy gdzieś na początku 1942 roku. On tę wiedzę dopiero mógł jakby skonfrontować z dokumentacją po 1943 roku, a Polaków już nie było wówczas w Związku Sowieckim, bo armia generała Władysława Andersa opuściła Sowiety na wiosnę 1942 roku. Stąd jakby ta refleksja przyszła troszeczkę za późno. I dopiero nagłośnienie przez Niemców w 1943 roku, w kwietniu, informacji, że zostały odkryte groby polskich oficerów w Katyniu, po raz drugi na dużą skalę uruchomiły problem zbrodni katyńskiej.
Niemcy, mając stuprocentową pewność, że nie jest to ich zbrodnia, nadali sprawie ogromny rozgłos. Nie byli sympatykami Polski, nie zapałali nagłą, wielką przyjaźnią do Polaków, ale zrozumieli jedną rzecz, ważną z ich punktu widzenia, nie z polskiego punktu widzenia, ale z niemieckiego punktu widzenia. Zbrodnia polskich oficerów dokonana przez Sowietów mogła mieć wpływ na przebieg wojny. Może nie bezpośredni, ale przynajmniej mogła poróżnić aliantów, anglosasów z Sowietami. Tak się przynajmniej wydawało Goebbelsowi, ministrowi propagandy III Rzeszy, kiedy meldował o sprawie Adolfowi Hitlerowi. Mówił, że jest to sprawa, którą możemy grać przez najbliższe miesiące, że Katyń da nam paliwo do nadwyrężenia sojuszu alianckiego, że może dojdzie do czegoś, co spowoduje, że Anglicy i Amerykanie zaprzestają współpracy z Sowietami, a wtedy może to zmienić jakby przebieg wojny. Niemcy pokładali w tym nadzieję. No, prawda była inna. Anglicy, Amerykanie nie poświęcili Sowietów, poświęcili rząd polski na obczyźnie. Z prostej przyczyny. Dla nich sojusz z Związkiem Sowieckim był ważniejszy niż sojusz z rządem Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Bo Związek Sowiecki mógł w dowolnej chwili na front rzucić tysiące żołnierzy, a polskie możliwości polskich sił zbrojnych na Zachodzie już były dawno wyczerpane. I tutaj znowu zwyciężyła taka, powiedzmy sobie, anglosaska logika, którzy patrzyli na pryzmat przebiegających wydarzeń nie z perspektywy takiego sojuszu polsko-angielskiego, ale bardziej przez pryzmat ich korzyści. Im więcej żołnierzy sowieckich na froncie, tym mniej zginie żołnierzy angielskich i amerykańskich w Europie Zachodniej i na Dalekim Wschodzie. Polacy, którzy byli przez wiele lat na Wyspach Brytyjskich gośćmi, stali się nagle intruzami. Stąd ten pomysł niemiecki wykorzystania zbrodni katyńskiej nie przyniósł żadnych korzyści z punktu widzenia Niemców, ale bardzo mocno sprzyjał polskim inicjatywom wyjaśnienia okoliczności tej zbrodni. I dlatego ten rok 1943, nagłośnienia przez Niemców zbrodni katyńskiej, jest tak ważny, jeśli chodzi o wyjaśnienie wszystkich spornych spraw i niejasności, które dotyczą wydarzeń z wiosny 1940 roku. Niemcy przykładali do tej sprawy ogólnie bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim chcieli, by sprawą zajęła się międzynarodowa organizacja badająca zbrodnie, czyli Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Identyczną propozycją wystąpił rząd polski na obczyźnie, który tu również zgłosił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sprawy. Ale żeby zająć się sprawą, Międzynarodowy Czerwony Krzyż musiał uzyskać zgodę wszystkich zainteresowanych. Kto był zainteresowany sprawą? Niemcy, bo oni odkryli tą zbrodnię. Władze Polski, bo to byli polscy obywatele. I jest trzecie państwo, bardzo ważne, Związek Sowiecki, bo na terytorium tego państwa została dokonana zbrodnia. Międzynarodowy Krzyż uzyskał zgodę od Polaków i od Niemców, ale nie uzyskał zgody od Związku Sowieckiego. W związku z tym ta sprawa wówczas w 1943 roku upadła. Ale co dała? Sowietom dała możliwość wykorzystywania tego wydarzenia, że w przeszłości będą mówili, rząd polski współpracuje z hitlerowskimi Niemcami, bo razem wystąpili do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienia tej sprawy. Czyli jest to dla Sowietów bardzo ważny argument w takim propagandowym ujęciu wyjaśnienia tej sprawy. Kiedy upadła sprawa skierowania do Katynia Międzynarodowej Komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Niemcy postanowili nadać sprawie inny bieg, ale również o międzynarodowym wymiarze. Stworzyli bardzo szybko Międzynarodową Komisję Lekarską. Komisję lekarską złożoną z kilkunastu lekarzy,
z krajów okupowanych, to była słabość tej komisji. Jedynym neutralnym lekarzem był François Neville ze Szwajcarii, który no, gwarantował jakby, no, powiedzmy sobie, neutralność w tych badaniach i wiarygodność, bo zaproszenia skierowane do lekarza szwedzkiego, skierowane do lekarza hiszpańskiego, portugalskiego i tureckiego nie zostały zaakceptowane, albo jeżeli nawet zostały zaakceptowane, sprawa dotyczyła między innymi hiszpańskiego lekarza Antonio Pigi, no to zakończyły się niepowodzeniem, bo Antonio Piga w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu i nie dotarł do Katynia. I ta Międzynarodowa Komisja Lekarska przeprowadziła na miejscu badania i te badania potwierdziły sowiecką odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Ważnym członkiem tej komisji był węgierski lekarz Ferenc Orsos, lekarz, który na podstawie pionierskich badań osadu odkładającego się na ciałach wydobytych z grobów katyńskich, ustalił termin tej zbrodni. I ten termin był mniej więcej doprecyzowany na wiosnę 40 roku. I na bazie tej informacji Międzynarodowa Komisja Lekarska, ci lekarze, którzy tam byli, wydali wyrok. Wydali wyrok, mówię w cudzysłowie, bo oczywiście nie był to wyrok, ale była to informacja, która poszła w świat, że zbrodni dokonali Sowieci na wiosnę 40 roku. Taką też informację otrzymali członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, Komisji Technicznej, którzy równolegle pracowali na miejscu zbrodni w Katyniu, bo zostali wysłani celem dokonania identyfikacji wydobywanych z ziemi ofiar. Czyli mamy dwie komisje pracujące już w Katyniu. Komisję Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Komisję Polskiego Czerwonego Krzyża, a wcześniej była komisja niemiecka, Armii Środek, nad której pracami kierował generał Gerhard Butz, profesor Uniwersytetu we Wrocławiu. I to są, jakby można powiedzieć, pierwsi świadkowie sprawy. To są ci ludzie, którzy są na miejscu w Katyniu i mają możliwość zapoznać się z szczątkami ludzi, którzy są wydobywani z grobów. Lekarze prowadzą badania, w moim przekonaniu bardzo wiarygodne, jak na tamte czasy to jest najwyższy poziom medycyny. Nawet kiedyś zaryzykowałem takie stwierdzenie, że gdyby Ferenc Orsos te badania ogłosił i nie byłoby II wojny światowej, to najprawdopodobniej mógłby być laureatem Nagrody Nobla w zakresie medycyny. Bo to, co wtedy wydawało się mało prawdopodobne i nie wszyscy dali wiarę w jego ustalenia, potem się potwierdziło. Już później lekarze, którzy zajmowali się szczątkami wydobywanymi z ziemi, termin zbrodni określali właśnie na podstawie ustaleń Ferenca Orsosa. Czyli to były te jego genialne badania i one rzeczywiście spełniły tę rolę, jaką miały wówczas spełnić. Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia, Niemcy postanowili zaprosić do Katynia świadków z całej okupowanej Europy i krajów neutralnych. Dla nich najważniejszymi świadkami oczywiście byliby przedstawiciele różnych środowisk generalnego gubernatorstwa. Myśleli przede wszystkim o dużej reprezentacji polskich świadków, którzy przyjadą na miejsce, zobaczą, wysłuchają komentarze, wyjadą z Katynia i rozgłoszą tę wiedzę nie tylko na terenie okupowanej Polski, ale również prześlą tę wiedzę dalej, na przykład do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej Niemcy wyobrażali sobie, żeby ta siła rażenia Katyniem była większa, te delegacje powinny dotrzeć z całej okupowanej Europy. Myśleli przede wszystkim o lekarzach, naukowcach oraz dziennikarzach, pisarzach i ludzi, którzy mają styczność z mediami. Proszę zwrócić uwagę, jest to wyrachowana polityka III Rzeszy, która ma przekonać świat, że zbrodni dokonali Sowieci. A kto lepiej to zrobi niż dziennikarze, którzy będą pisali artykuły? Naukowcy, którzy będą potwierdzali ustalenia Międzynarodowej Komisji Lekarskiej.
pisarze, którzy może będą pisali książki. To są ludzie, którzy mają siłę, mocną siłę uderzenia poprzez swoje kontakty z mediami. Ważną rolę odgrywa tam również radio. Można zapytać, 1943 rok i radio tam, a no właśnie, Niemcy stworzyli coś w rodzaju studia radiowego w Lesie Katyńskim. Były rozwieszone mikrofony przy tych grobach, które były rozkopywane, które zbierały głos, komentarze od ludzi, którzy to oglądają. Te wypowiedzi były nagrywane i później były wysyłane do Berlina i radio niemieckie wykorzystywało te informacje w bieżącej polityce propagandowej, jak na tamte czasy, proszę Państwa, rewolucja. Można powiedzieć, na żywo relacja z Katynia, 1943 rok. Już wtedy ktoś wpadł na taki genialny pomysł. W Katyniu była również ulokowana specjalna aparatura do nagrywania płyt gramofonowych z wypowiedziami ludzi, którzy komentowali to, co widzą w Katyniu. Fotografowie niemieccy robili zdjęcia wszystkim członkom delegacji. Każdy wyjeżdżający z Katynia otrzymywał na pamiątkę zdjęcie albo kilka zdjęć, różnego rodzaju artefakty wydobywane z grobu. Nieraz był to naramiennik, nieraz to był guzik katyński z munduru, nieraz było to coś, co przypominało tę wizytę. Byli i tacy, którzy wchodzili do grobów i na przykład zabierali ze sobą sznury, którymi były spętane ręce zamordowanych polskich oficerów. Przynajmniej znamy dwa takie wypadki, kiedy te sznury z grobów katyńskich zostały wywiezione przez polskich jeńców wojennych, przywiezionych przez Niemców, żeby naocznie przekonali się o losie swoich kolegów zamordowanych wcześniej. Jeden z takich sznurów jest do dzisiejszego dnia w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie. Także jest to akcja zakrojona na szeroką skalę, ale cel, jaki jej przyświecał, jakby powoduje zaangażowanie tak dużych sił i środków. Można byłoby powiedzieć, skoro jest taki duży nakład sił i środków, jest taka ranga wydarzenia, to o jakiej skali świadków możemy mówić, o jakiej liczbie? Nie wiem, czy Państwo wiecie, Niemcy przywieźli w 1943 roku do Katynia 31 tysięcy osób. To nie jest pomyłka, ja mówię 31 tysięcy osób. Wojna na wschodzie i są w stanie przetransportować tam 31 tysięcy osób. Przy czym też jest jeszcze jeden drobny tutaj, drobna uwaga, 30 tysięcy to są żołnierze Wehrmachtu, a 1000 to są ci pozostali goście. Dlaczego aż 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu? To jest próba pobudzenia tych żołnierzy do walki przeciwko zarazie ze wschodu. Oficerowie niemieccy swoim podwładnym tłumaczą, jeżeli będziecie walczyli źle, jeżeli się poddacie, jeżeli przegracie, to taki los was czeka, jak żołnierzy Wojska Polskiego, których Sowieci zamordowali. To wszystko oczywiście wpisuje się w pewną politykę propagandy III Rzeszy. Natomiast Polacy mają jakby inny interes. Dla nas oczywiście los Niemców jest mało istotny, a najlepiej, żeby po prostu tę wojnę przegrali. I w zasadzie żołnierzom czy uczestnikom polskich delegacji przyświeca inna idea. Polacy jadą do Katynia, by w końcu rozstrzygnąć zasadniczy problem, dlaczego i kiedy zginęli polscy oficerowie. I tam na miejscu dowiadują się, że ponieśli śmierć w 1940 roku, a zbrodniarzami byli Sowieci. I to jest ta pierwsza grupa polskich delegatów wizujących Katyń. Przeprowadziłem bardzo szczegółowe badania na ten temat. Udało mi się ustalić, że w 1943 roku wyjechało około 60 kilku polskich przedstawicieli z Generalnego Gubernatorstwa, którzy wizytowali miejsce sowieckiej zbrodni. Byli tam między innymi wybitni polscy dziennikarze i pisarze. Józef Mackiewicz, Ferdynand Gettel,
Jan Emil Skiwski, znany dziennikarz, ale niestety kolaborant Władysław Kawecki. Lekarze, przewodniczący czy szef Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża Marian Wodziński z Instytutu Medycyny Sądowej z Krakowa. Wiceprzewodniczący PCK Kazimierz Skarżyński. To są te najważniejsze postaci, które później będą świadczyły o terminie zbrodni. Ale jeszcze jest inna grupa bardzo ważnych świadków. Jest ich około 400. W 40 roku, kiedy były egzekucje polskich oficerów, tych, którzy byli przetrzymywani w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, z różnych powodów Sowieci nie zamordowali blisko 400 osób. Doszli do wniosku, że niektórzy z tych będą im w przyszłości bardzo przydatni, bo będą z uwagi na swój zawód, z uwagi na swoje osiągnięcia naukowe, unikatowe, mogą być przydatni w Armii Czerwonej, w polityce sowieckiej, w gospodarce sowieckiej. Wśród nich był między innymi Stanisław Swianiewicz, wybitny profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który był specjalistą od gospodarki niemieckiej i sowieckiej. Było wielu innych, było ich w sumie 400. I z tych 400 potem okazało się, że oni dysponują ogromną wiedzą na temat zbrodni katyńskiej. Ja nie będę omawiał historii każdego z tego grona, ale tylko powiem na przykład, jaką rolę mógł odegrać Stanisław Swianiewicz, najbardziej znany. Swianiewicz pomiędzy życiem a śmiercią, świat Swianiewicza pomiędzy życiem a śmiercią dzieliło około 30 minut. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że był wywieziony z Kozielska do Gniezdowa i tam został odłączony od grona swoich przyjaciół. Tych jego kolegów z transportu zabrał tajemniczy samochód z zamalowanymi szybami i nie było tego samochodu przez około 30 minut. Potem wrócił. Swianiewicz nie wiedział, co się stało z kolegami. On siedział w wagonie, rozglądał się, słuchał, podglądał przez szczeliny w wagonie, co się dzieje, ale nie bardzo wiedział, o co tu chodzi. On dopiero po latach zrozumiał, co znaczyło to 30 minut. On wtedy już miał pewność, że te 30 minut to był przejazd z wagonu do miejsca egzekucji, do miejsca śmierci. Dlatego mówię, że między życiem a śmiercią dzieliło go około 30 minut. Ale potem, kiedy zaczęto powoli układać układankę na temat zbrodni katyńskiej, to Swianiewicz był kapitalnym świadkiem, bo on wtedy wiedział, jak to wyglądało. I takie mniej więcej sprawozdanie złożył przed komisją badającą zbrodnię katyńską. Jeszcze w latach II wojny światowej taką jakby swoją relację wysłał do dowództwa II Korpusu, a potem do rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, a później, jak rozmawiał przed komisją Raya Maddena, także był w stanie to wszystko powtórzyć w 1951 roku. W związku z tym pozwoliłem sobie w swojej pracy na podział świadków z pierwszej i drugiej ręki. Może to zabrzmi troszkę tak dziwnie, pierwsza i druga ręka. Dla mnie świadkowie z pierwszej ręki to są ci, którzy tam byli w 40 roku, a z drugiej ręki to są ci, którzy tam byli w 43 roku i później. Ci z 40 roku, czyli ci, którzy cudem przeżyli, oni jakby na własnej skórze doświadczyli pewnych wydarzeń. Oni mieli styczność z kolegami, którzy ponieśli śmierć. Potem być może przez jakiś czas byli jeszcze nieświadomi, ale kiedy sprawa zbrodni katyńskiej nabrała takiego międzynarodowego rozgłosu od 1943 roku i po II wojnie światowej, to byli w stanie już jakby dojść do pewnych konkluzji, które utwierdziły ich w przekonaniu,
że zbrodnia została dokonana przez Sowietów w 1940 roku. Ci późniejsi to są ci świadkowie niemieckich prac i Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, tej, która też ustala termin zbrodni rok 1940, ale to nie są ludzie, którzy siedzieli w Ostaszkowie, Starobielsku i w Kozielsku. Po ustaleniach poczynionych przez niemiecką komisję, oczywiście nastąpiła reakcja Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki powołał do życia Komisję Nikołaja Burdenki i Komisja Nikołaja Burdenki oczywiście poddała w wątpliwość pracę Międzynarodowej Komisji Lekarskiej i Sowieci stwierdzili, że to są wymysły propagandy niemieckiej, że to Niemcy dokonali zbrodni na jesieni 1941 roku, kiedy już dokonali agresję na Związek Sowiecki i Rosjanie nie zdążyli ewakuować polskich oficerów, wpadli oni w ręce niemieckie i Niemcy zamordowali wszystkich Polaków. To była reakcja sowiecka i praktycznie rzecz biorąc ona wprowadziła bardzo duże zamieszanie, dlatego że Anglosasi cały czas stali po stronie Związku Sowieckiego i kiedy pojawiła się ta interpretacja sowiecka, to była próba wywierania wpływu na rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, by przeprosił Moskwę, bo wręcz do tego doszło, przeprosił Józefa Stalina, przyznał się do pomyłki i obarczył odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską Niemców. Władze polskie zachowały się wówczas chyba w jedyny sposób, w jaki mogły się zachować. Po prostu nie zajęły żadnego stanowiska. Sytuacja rządu polskiego była w tym czasie bardzo dramatyczna. Można powiedzieć, że ranga polskiego rządu w Londynie bardzo stanowczo opadła i Anglicy bardzo głośno mówili, że Polacy po prostu przeszkadzają, że są intruzami. Stąd rząd, by nie wzmacniać tego konfliktu z Anglosasami, zachował taktyczne milczenie. A to taktyczne milczenie sprzyjało polityce Józefa Stalina. I Rosjanie, idąc jakby za ciosem, postanowili tej sprawie nadać jeszcze większy rozgłos już po zakończeniu wojny. Sprawa pierwsza to, mając świadomość, że Polska już jest komunistyczna, że jest tam Polska zdominowana przez Armię Czerwoną i NKWD, postanowili zorganizować w Warszawie pokazowy proces katyński. Taki proces, w którym świadkowie wskażą na sowiecką, na niemiecką odpowiedzialność za zbrodnię. Przede wszystkim na masową skalę poszukiwano świadków. Przede wszystkim tych, którzy byli w Katyniu. Oczywiście sprawa dotyczyła Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Poszukiwano więc przede wszystkim Mariana Wodzińskiego, Kazimierza Skarżyńskiego, Adama Szebestę, Edwarda Grodzkiego, kilkunastu lekarzy oraz pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża. Niektórych udało się zatrzymać i zmusić siłą do zmiany opinii o zbrodni katyńskiej. Niektórzy, widząc, co się dzieje, mam tu na myśli chociażby Ferdynanda Goethela, Emila Skiwskiego, Władysława Kaweckiego, Józefa Mackiewicza, czy też jeszcze kilku innych, po prostu uciekli za granicę, bo mieli świadomość, że jak wpadną w sowieckie ręce, to albo zostaną osadzeni i skazani na karę więzienia, albo wręcz zostaną zamordowani. Proces był przygotowany. Zespołem prokuratorskim kierował dr Romar Martini, bardzo dobry prawnik, przedwojenny doktor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Naprawdę z dużą wiedzą i bardzo kompetentny. Zresztą dobrał sobie dwóch również bardzo dobrych prawników, absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oni zbierali dokumenty, przeprowadzali wywiady, robili to bardzo rzetelnie, solidnie. Ale po zebraniu całej dokumentacji doszli do wniosku, że nie da się udowodnić niemieckiej zbrodni, że świadkowie wprawdzie pod przymusem mówią różne rzeczy, ale mówią to w sposób mało przekonywujący. W związku z tym idea przeprowadzenia w Warszawie procesu katyńskiego bardzo szybko upadła. A na dodatek Romar Martini został zamordowany w dość tajemniczych okolicznościach,
ale nie był to mord polityczny, ale bardziej taki, powiedzmy sobie, jego osobisty, bo został zamordowany przez narzeczonego kobiety, z którą Roman Martini utrzymywał bardzo intymne stosunki. I w związku z tym wszystkim minister Świątkowski, minister sprawiedliwości w komunistycznej Polsce, został wezwany do Moskwy i wydano mu polecenie, by dać sobie spokój z procesem katyńskim w Polsce. Ale nie znaczy to, że Rosjanie zaniechali drążenia tej sprawy i udowodnienia swojej niewinności. Drugą próbę podjęli podczas obrad Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze w 1946 roku. I ta próba miała jakby udowodnić przed całym światem, że nie jest to zbrodnia sowiecka. Prokurator sowiecki Jurij Pokrowski bazował na ważnym ustaleniu, które dawało Rosji priorytet w badaniu tej sprawy, bo prokuratorzy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego już na pierwszym posiedzeniu, kiedy powstawał ten trybunał, ustalili, że poszczególnymi sprawami kierują ci prokuratorzy, którzy w tej sprawie są najbardziej zainteresowani. A w sprawie zbrodni katyńskiej Sowieci byli bardzo zainteresowani, dlatego że ta zbrodnia została dokonana na terenie Związku Sowieckiego. I priorytet leżał po stronie sowieckiej. Więc Pokrowski, mając taki ważny argument za sobą, no wpadł na pomysł, że on sobie będzie tą sprawą dowolnie sterował. Będzie chciał ją przeprowadzić tak, jak najbardziej będzie to korzystne dla Kremla. Stąd na pierwszym posiedzeniu w sprawie zbrodni katyńskiej zbrodnię określił ludobójstwem. To stąd wzięło się pojęcie zbrodnia ludobójstwa. To nie był wymysł polskich prokuratorów, amerykańskich, angielskich, ale Pokrowski, mając pewność, że uda mu się tę sprawę przeprowadzić w Norymberdze bezboleśnie, już wówczas mówił o niemieckiej zbrodni ludobójstwa. Tylko trzeba było to jeszcze udowodnić. Amerykanie i Anglicy podchodzili do tego dość sceptycznie. Tyle tylko, że ich siła uderzenia nie była jeszcze tak mocna i nie byli przekonani do niemieckiej niewinności. Dopiero działalność adwokatów niemieckich, którzy bronili swoich obywateli, w tym różnych zbrodniarzy odpowiedzialnych za zbrodnie z lat II wojny światowej, ułatwiła podjęcie decyzji Amerykanom i Anglikom, bo adwokaci niemieccy, zwrócili się z prośbą do różnych instytucji o pomoc prawną. To jest określenie współczesne, wtedy tego określenia nie było. I między innymi poprosili o pomoc rząd Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, generała Andersa, by przekazał na potrzeby obrony niemieckich zbrodniarzy, ale tylko w sprawie zbrodni katyńskiej, dokumentację, którą posiada rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Anders powiedział, że nie wypada z Niemcami współpracować, bo to są zbrodniarze, ale Katyń trzeba wyjaśnić. Stąd Polska w sposób taki, powiedzmy sobie, nielegalny, część tej dokumentacji za pośrednictwem amerykańskiego oficera polskiego pochodzenia Henry Szymańskiego przekazała niemieckim adwokatom. Także Niemcy byli dodatkowo zaopatrzeni jeszcze w dokumentację, bardzo ważną dokumentację polską. Finał sprawy był taki, że w Norymberdze nie zapadła decyzja, kto zamordował polskich oficerów w Katyniu. Nie obarczono za tą zbrodnię Niemców. Sprawa została wyciszona, ale cały świat zadał sobie pytanie, jeżeli nie Niemcy, no to kto? Przecież sami Polacy siebie nie mogli zamordować. Chociaż nie było tego wpisu w końcowym dokumencie z Norymbergi,
to można to odczytać jako wielki sukces, jeśli chodzi o wyjaśnienie w okoliczności, o okoliczności zbrodni katyńskiej. W tym była zasługa oczywiście adwokatów niemieckich, ale również polskich świadków, którzy nie występowali w Norymberdze, ale ci polscy świadkowie wcześniej złożyli zeznania i te zeznania w tej białej księdze zostały do Norymbergi wysłane. Ale przede wszystkim zadziałała tutaj bardzo ważna sprawa. Sowieci wskazali jako winowajcę niemieckiego oficera Friedricha Arendta, który rzekomo dowodził plutonem egzekucyjnym w Katyniu na jesieni 1941 roku. Bo takie nazwisko gdzieś tam prokuratorzy sowieccy wyłowili z dokumentów niemieckiej proweniencji. Niemieckim adwokatom udało się tego oficera odnaleźć w 1946 roku. On nie był zbrodniarzem, to był oficer łączności. Został przywieziony do Norymbergi. Na podstawie istniejącej dokumentacji stwierdzono, że we wrześniu 1941 roku, kiedy mieli być Polacy zamordowani przez Niemców, ten oficer był gdzieś daleko, daleko od tego miejsca. W ogóle jego pułk łączności nie miał nic wspólnego z Katyniem i Kozielskiem. I to był ten drugi bardzo ważny argument. A potem zapadła kurtyna milczenia i sprawa katyńska nie była już realizowana przez dłuższy czas na arenie międzynarodowej. Sowieci ponieśli druzgocącą klęskę. I kolejne bardzo ważne wydarzenie to już Komisja Rajamadena. To jest zmiana jakby spojrzenia anglosasów, ale przede wszystkim Amerykanów na zbrodnię katyńską. Nie licząc Norymbergi, Amerykanie i Anglicy nie interesowali się zbrodnią katyńską. Oni unikali tego tematu. Po prostu chcieli mieć dobre relacje z Sowietami i uważali, że sprawy nie będziemy podnosili, bo to może zepsuć nam te relacje. Ale w momencie, kiedy Związek Sowiecki zmienił politykę wobec wydarzeń na świecie, a sprawa dotyczyła przede wszystkim wojny koreańskiej, Stany Zjednoczone zaczęły inaczej oceniać wydarzenia z Katynia. Przede wszystkim dlatego, że do Nowego Jorku docierały z Półwyspu Koreańskiego informacje, że żołnierze amerykańscy, którzy dostają się do niewoli koreańskiej, są mordowani tak zwanym katyńskim strzałem w tył głowy. Że jest to bardzo ważna sprawa i nie jest to wymysł Koreańczyków, że wcześniej zostali zamordowani tak polscy oficerowie. To spowodowało, że nagle Katyń pojawił się w publicznym dyskursie w Stanach Zjednoczonych, że trzeba tę sprawę zbadać. I komisja Rajamadena otrzymała jakby prawo do zajmowania się zbrodnią katyńską, bo będzie można to wykorzystać w bardzo ważnej takiej polityce, w propagandzie, ale również w polityce wobec Związku Sowieckiego. Komisja Rajamadena jest czymś nieprawdopodobnie ważnym. Przed Komisją Rajamadena zeznało ponad 280 świadków. Komisja Rajamadena pracowała w USA, w Wielkiej Brytanii, w zachodnich Niemczech, przesłuchiwała świadków z różnych krajów. Przede wszystkim oczywiście dążyła do przesłuchania jak największej liczby Polaków. Przed Komisją Rajamadena zeznawał generał Wołkowicki, więzień Kozielska Władysław Furtak, porucznik Cichy, pułkownik Lubodziecki, Stanisław Swianiewicz. Zeznania składali przede wszystkim ci, którzy byli wiarygodni, którzy dysponowali ogromną wiedzą, którzy byli więźniami sowieckimi oraz ci, którzy mieli jakąś styczność ze sprawą. Amerykanie dotarli do Józefa Mackiewicza, do Ferdynanda Goethela, do Józefa Czapskiego, do generała Andersa. Przed komisją zeznawali członkowie Międzynarodowej Komisji Lekarskiej. Ten słynny Ferenc Orszós, Helge Tramsen, François Neville, Vincento Palmieri, czyli członkowie,
którzy lekarze, którzy badali w Katyniu w 1943 roku szczątki polskich oficerów. Przed komisją zeznawał również znany amerykański oficer John Van Vliet, który był niemieckim jeńcem wojennym wizytującym w 1943 roku Katyń, bo Niemcy przywieźli kilkudziesięciu jeńców wojennych. I John Van Vliet napisał kilka raportów, które w 1944-1945 roku były ukryte, czy schowane gdzieś tam głęboko w archiwach Białego Domu, ale po wojnie John Van Vliet odtworzył te dokumenty i nagle okazały się bardzo ważne. To były dokumenty o wręcz kapitalnym znaczeniu. Komisja Raya Maddena ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że zbrodni dokonali Sowieci w 1940 roku. I taki dokument z taką konkluzją był rozesłany do krajów za żelazną kurtyną, do Związku Sowieckiego, do Polski i do innych krajów. Jaka była reakcja Kremla? Kreml oczywiście odrzucił sugestie Komisji Raya Maddena i bardzo sprytnie przeszedł do kontrataku. Mianowicie Sowieci napisali w odpowiedzi, że od 1944 roku, kiedy była komisja Nikołaja Burdenki, Amerykanie mieli 8 lat na odrzucenie tamtych ustaleń. I przez 8 lat nie uczynili nic, by w tej sprawie podjąć jakąkolwiek dyskusję. I co, nagle po 8 latach będą zmieniali coś, co jest już od dawna ustalone? Czyli krótko mówiąc, to kunktatorstwo i ta bierność Amerykanów no, skutkowała tym, co wydarzyło się w 1952 roku. Po prostu nie przyjęto ustaleń Komisji Raya Maddena w krajach za żelazną kurtyną. Próba skierowania raportu Komisji Raya Maddena do ONZ również zakończyła się porażką. W ONZ-cie, żeby przyjąć coś pod obrady, też musi być jednomyślność. Domyślacie się Państwo, kto protestował. No przede wszystkim protestował Związek Sowiecki i polski delegat, którzy stwierdzili, że sprawą nie powinien się nikt zajmować. Tak więc praca Komisji Raya Maddena miała ogromne znaczenie z punktu widzenia wyjaśnienia okoliczności zbrodni katyńskiej, ale w 1952 roku nie miała żadnego wpływu na wyjaśnienie tej sprawy w krajach za żelazną kurtyną. Czy w Związku Sowieckim i w Polsce nadal mówiono i pisano o niemieckiej zbrodni w Katyniu. I taka mniej więcej polityka trwała do 1989 roku, chociaż były podejmowane próby w Polsce, były protesty, były indywidualne protesty ludzi, którzy domagali się wyjaśnienia zbrodni katyńskiej, ale każda taka próba była karana przez sądy PRL-owskie dość wysokimi karami więzienia. W sumie kilkadziesiąt osób za głoszenie prawdy katyńskiej po II wojnie światowej w okupowanej przez Sowietów w Polsce, czy też w Polsce będącej pod kontrolą Związku Sowieckiego, za próbę głoszenia prawdy o zbrodni katyńskiej trafiło do PRL-owskich więzień. A Związek Sowiecki uprawiał własną politykę. Już dzisiaj była o tym mowa, był taki sygnał. Związek Sowiecki odrzucił prawdę o zbrodni katyńskiej i stworzył dwa inne przekazy. Pierwszy to jest tak zwany antykatyń, czyli przyznanie się do zbrodni. Zbrodnie popełniliśmy, ale był jeszcze antykatyń, czyli zbrodnia polskich żołnierzy popełniona na sowieckich żołnierzach po wojnie polsko-bolszewickiej. To jest ta idea antykatynia, która była forsowana przez politykę historyczną Związku Sowieckiego po 1900,
1989 i 1990 roku. Czyli z jednej strony mamy Katyń, a z drugiej strony mamy antykatyń. I Katyń jest mniejszą zbrodnią niż antykatyń jest mniejszą zbrodnią niż Katyń. Bo Rosjanie twierdzili, że w Katyniu zginęło, oni cały czas twierdzili, że tam 14 tysięcy, bo dla nich te dane były, do końca nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Natomiast sugerowali, że w ramach antykatynia Polacy zamordowali po 1920 roku ponad 30 kilka tysięcy czerwonoarmistów, co było wierutnym kłamstwem. A druga metoda zakłamania zbrodni katyńskiej to jest Chatyń. W języku angielskim Katyń i Chatyń pisze się identycznie. I o co chodziło? Ano o to chodziło, że w Chatyniu Niemcy zamordowali czy wymordowali całą wieś. I w latach 70. i 80. przyjeżdżające delegacje do Związku Sowieckiego były wywożone na wycieczkę do Chatynia. I tam Rosjanie tłumaczyli delegacjom amerykańskim, z Europy Zachodniej, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że to jest właśnie ten Chatyń, gdzie Niemcy wymordowali kilkadziesiąt rodzin rosyjskich z małymi dziećmi i praktycznie rzecz biorąc, to jest to miejsce, które wpisało się do dramatycznej historii narodu radzieckiego. Mało kto zdawał sobie sprawę z tego, że jest to manipulacja, dlatego że pisownia, jak już wspomniałem Państwu, jednej i drugiej miejscowości brzmiała identycznie, ale Chatyń i Katyń, złączenie tych dwóch miejscowości do całego określenia zbrodni katyńskiej wprowadzało ogromne zamieszanie. A Rosjanom o to chodziło, żeby cały czas działo się coś wokół zbrodni katyńskiej, żeby nie było jasności, żeby były dyskusje, żeby były punkty sporne, bo wtedy zawsze można manipulować faktami, a świadkowie nie grają żadnej roli. I Amerykanie, i inni politycy z Europy Zachodniej, którzy wizytowali Chatyń, bardzo często dawali się nabrać na politykę Związku Sowieckiego. Sprawa Katynia, można byłoby powiedzieć, na dobrą sprawę została rozwiązana w 1990 roku, 13 kwietnia 90 roku, kiedy rosyjska agencja prasowa TASS podała do wiadomości publicznej, że zbrodni dokonali Sowieci, NKWD. I można byłoby powiedzieć, że to kończy sprawę, ale potem okazało się, że nie, że przez jakiś czas Rosjanie się do tego przyznawali, podawali dane, przekazali stronie polskiej dokumenty, bardzo ważne, ale potem powolutku zaczęli odchodzić od tego swojego stwierdzenia. A w tej chwili jaka jest sytuacja? A w tej chwili jest taka sytuacja, że coraz częściej się mówi o polskim kłamstwie katyńskim. Rosyjscy pseudohistorycy wydają książki i publikacje, w których próbują udowodnić, że zbrodni dokonali Niemcy w 1941 roku. Nie są to jacyś przypadkowi historycy, przypadkowi badacze. To są ludzie, dla których są otwarte drzwi na Kreml. Oni są jakby przedstawicielami najwyższych władz sowieckich. I dlatego ciągłe przypominanie o zbrodni katyńskiej, czy pisanie na ten temat, poruszanie tego zagadnienia jest bardzo ważne, bo o ile my tu w Polsce mamy już wyrobioną opinię poprzez podręczniki, audycje telewizyjne, audycje radiowe, książki, konferencje naukowe, jest już niemal stuprocentowa pewność co do zdefiniowania zbrodniarza, to w Rosji, w Federacji Rosyjskiej, gdybyśmy przeprowadzili w tej chwili jakieś badania ankietowe, to boję się mówić, jaki mógłby być wynik. Na pewno 50% do 50%. Czyli mam tu na myśli wskazanie Niemców i Sowietów jako odpowiedzialnych za zbrodnię katyńską, a może mogłoby być nawet gorzej.
Tyle tylko, że nikt takich badań w Związku Sowieckim w tej chwili, czy w Rosji, Federacji Rosyjskiej takich badań nie prowadzi. Działalność memoriału, czyli tej garstki rosyjskich odważnych ludzi, jest oczywiście istotna, ale oni najczęściej za te swoje badania i za prawdę katyńską ponoszą ogromną odpowiedzialność. Ich badania są ukrywane, ich badania są nie są nagłaśniane i najczęściej ci ludzie po prostu są ofiarami różnego rodzaju szykan bądź represji podejmowanych przez najwyższe władze Związku Sowieckiego. Proszę Państwa, ja na tym zakończę swój wykład i jestem do dyspozycji Państwa. Prosimy o włączenie mikrofonu. Yes, I'm sorry. Professor Wolczak, we have a few questions here. So the first question proszę bardzo. Concerns possible cooperation. Nie słyszę. I'm unmuted right now. Yes. Can you hear me now? Tak, ja słyszę, yes. Okay, okay, perfect. So the first question deals with the possible and actually factual cooperation of Germans and Russians until 1941. So we know about meetings that were directed towards actually coordination of different actions against the Polish intellectuals, Polish elites, both on territories occupied by Germany as well as Russia. So could you shed some light on it? Is it possible that Germans had foreknowledge of the crime? Dobrze. Proszę Państwa, ja od razu będę odpowiadał na każde pytanie. Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. To jest i ważne pytanie, bo bardzo często w dyskursie na temat zbrodni katyńskiej pojawia się wątek współpracy niemiecko-sowieckiej. Do czerwca 1941 roku Sowieci i Niemcy blisko z sobą współpracowali. Dla nich oczywiście wrogiem była Polska. Przy czym ta współpraca dotyczyła po pierwsze wypracowania wspólnej polityki wobec Polski, państwa, które ma zginąć z mapy świata. Po drugie, wyeliminowania elit intelektualnych państwa polskiego, stąd między innymi zbrodnia katyńska i akcja AB, czyli akcja niemiecka podjęta mniej więcej w tym samym terminie, która miała również doprowadzić do wyeliminowania ludzi wykształconych w Polsce. A trzecia idea przyświecająca tej współpracy to to, że i jedni i drudzy, czyli Niemcy i Rosjanie, będą się wzajemnie informowali o tym, co dotyczy podziemia zbrojnego. Czyli krótko mówiąc, będzie to wymierzone przeciwko tym wszystkim siłom w Polsce, które będą dążyły zbrojnie w konspiracji do podjęcia walki przeciwko jednemu i drugiemu najeźdźcy okupantowi. Doszło do spotkań oficerów NKWD i Gestapo. Myślę, że były to spotkania, które odbyły się chyba w 1939 i 1940 roku, chyba w Krakowie i w Zakopanem, być może jeszcze było w Lwowie, nie kojarzę w tej chwili dokładnie, ale prawdopodobnie też.
I to były na dość wysokim szczeblu. Tyle tylko, że rozmawiano tam o różnych sprawach, natomiast na żadnym z tych spotkań nie pojawiło się coś, co by sugerowało, że Niemcy zostali szczegółowo poinformowani przez Sowietów o zbrodni katyńskiej. Ja nie spotkałem się z żadnym takim dokumentem, żadną taką wypowiedzią, gdzie by było expressis verbis powiedziane, że jedni mówią, myśmy dokonali takiej zbrodni, a drudzy mówią, dobrze, to my powiemy wam, jaką myśmy zbrodnię dokonali. To znaczy była wymiana myśli, zastanawiano się nad wspólną polityką wobec społeczeństwa polskiego, natomiast zbrodnię katyńską Rosjanie, przynajmniej w tym momencie, kiedy ją popełnili, ukrywali przed Niemcami, nie nadawali jej rozgłosu. Ale jeżeli na przykład Niemcy zwrócili się z prośbą o wypuszczenie z tych obozów ludzi, na których im zależało, a przez sowieckiej niewoli byli również obywatele niemieccy, na przykład ci, którzy w latach I wojny światowej służyli w armii niemieckiej, to Niemcy zdołali ich wyreklamować. Ci oficerowie zostali wypuszczeni z obozu. Ale nie było to podyktowane tym, że do Niemców dotarła informacja, że od jutra, czy tam za tydzień, czy za miesiąc, czy za trzy miesiące będą egzekucje i jest ostatnia szansa uratowania tych ludzi. To była inicjatywa, która wyszła od rodzin tych oficerów, albo na przykład jak Józef Czapski został zwolniony w wyniku interwencji dworu włoskiego. Interweniowały państwa neutralne, które zwracały się z prośbą o wypuszczenie przez rząd niemiecki i o wypuszczenie przez władze niemieckie, o wypuszczenie niektórych osób. W moim przekonaniu, o ile były spotkania, a co do tego mamy stuprocentową pewność, to na tych spotkaniach NKWD i Gestapo nie były prowadzone rozmowy na temat egzekucji katyńskiej. Taka jest moja wiedza. Może się mylę, ale ja przynajmniej innych dokumentów nie znalazłem. Proszę o drugie, kolejne pytanie. Yes, I would concur that most probably there was no knowledge of the fact because of the time of release of this information. This was not released immediately after Germans occupied terrain where Katyn was located. So most probably if they knew beforehand, this information would become public much earlier. Next question, is it possible that Russians tried to frame Germans using German ammunition during the conduct of the murders? Tak, to jest ważna sprawa, dlatego że, jak już wspomniałem, w latach 1939-1941 i Niemcy, i Sowieci byli sojusznikami. To przecież na bazie paktu Ribbentrop-Mołotow została dokonana agresja na Polskę i przez jakiś czas jeszcze przed wojną, przed wybuchem wojny i do 1941 roku oba państwa wzajemnie się wspierały. Na przykład w okresie agresji na Francję Związek Sowiecki wysyłał do Niemiec surowce strategiczne. Niemcy udzielali Związkowi Sowieckiemu pomocy wojskowej w zakresie uzbrojenia i amunicji. Ta współpraca rozwijała się wspaniale. Mało tego, w dniu agresji III Rzeszy Niemieckiej na Związek Sowiecki na granicy czekały transporty, które miały lada moment przekroczyć granicę sowiecko-niemiecką, bo oba państwa do ostatniej chwili jakby ukrywały swoje cele i zamiary. I Niemcy chcąc, jakby nie chcąc zdemaskować swojego ataku, ostatnie transporty skierowali w nocy przed agresją, by uśpić czujność Sowietów.
w wojsku sowieckim była używana amunicja niemiecka. Zresztą nie tylko Sowieci używali tej amunicji. Tę amunicję wysyłano czy kupowały państwa na całym świecie. I Sowieci dokonywali egzekucji niemiecką amunicją. I kiedy niemieckie komisje lekarskie badały sprawę zbrodni katyńskiej na miejscu, od razu pojawił się problem, co zrobić ze znalezioną amunicją, która była ze znakami niemieckimi. Niemcy próbowali początkowo to ukryć, bo to byłby dowód, że zbrodni dokonali Niemcy. I nie nadawano w raportach niemieckich rozgłosu tej sprawie, bo był to bardzo ważny argument. Można byłoby powiedzieć, że można, to byłby nawet o charakterze takim koronnym, najważniejszym. Bo Niemcy mówią tak, znaleźliśmy ofiary zbrodni sowieckiej, kilkanaście tysięcy polskich oficerów. Szczątki zostały zidentyfikowane. Na miejscu zbrodni znaleziono naboje, łuski po nabojach i okazuje się, że są one produkcji niemieckiej. Czyli od razu jakby wykluczają część swojej argumentacji. Stąd początkowo ukrywano ten fakt. Dopiero potem, kiedy sprawa już po pracach Komisji Mikołaja Burdenki nabrała większego rozgłosu, to argumenty niemieckie poszły w tym kierunku, by wyjaśnić międzynarodowej społeczności, skąd wzięły się tam niemieckie łuski po nabojach produkowanych w III Rzeszy Niemieckiej. I sprawa jakby oczywiście została wyjaśniona, ale przez jakiś czas ten problem wprowadził sporo zamieszania, jeśli chodzi o wiarygodność niemieckich ustaleń. To rzeczywiście miało duże znaczenie. Tyle tylko, że no, można było tą sprawę bardzo łatwo wyjaśnić poprzez to, że niemieckie fabryki sprzedawały tę amunicję do wielu, wielu krajów, a w ramach współpracy wojskowej, militarnej, sowiecko-niemieckiej naprawdę Rosjanie nie używali innej amunicji. Oni przede wszystkim korzystali tutaj z tej pomocy, która płynęła z III Rzeszy Niemieckiej. Jest to sprawa, która już jest opisana w literaturze przedmiotu, ale ze względu wtedy w 1943 czy też w 1944 roku ona mogła zburzyć niemiecką interpretację wydarzeń. I sporo wprowadziła rzeczywiście zamieszania w tę sprawę. Proszę o następne pytanie. Next question. We had 400 officers that were spared by the Russians, either because of their alleged pro-Russian sympathies, or because of the possible usefulness for different projects of the Soviet state. Can you tell how many of them became prominent as far as their use, let's say, in political fights in Poland with the Polish underground state or after the war? To rzeczywiście jest sprawa tych ocalonych, cudownie ocalonych. To jest sprawa, no, powiedzmy sobie, bardzo interesująca, bo przez pewien moment pojawiły się nawet takie informacje, że to są ci, którzy poszli na współpracę z Sowietami. I częściowo jest w tym trochę prawdy, bo niektórzy z ocalonych, będąc jeszcze w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, zadeklarowali chęć współpracy z Sowietami. Było ich kilkudziesięciu. Natomiast ci pozostali prezentowali z punktu widzenia Związku Sowieckiego wartość naukową
albo wybitne zdolności wojskowe. Wartość naukowa, no to taka przydatna z perspektywy Związku Sowieckiego. Ja mówiłem o Swianiewiczu, który jest takim najbardziej sztandarowym przykładem ocalonych. Wybitny profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Profesor, który miał za sobą staże naukowe w III Rzeszy Niemieckiej, zajmował się gospodarką niemiecką i sowiecką. I Rosjanie doszli do wniosku, że w przyszłości, jak będzie wojna z Niemcami, bo Stalin tego nie ukrywał, że następna wojna to wojna z Niemcami, to taki specjalista od gospodarki będzie im przydatny. Ocalono kilkudziesięciu lekarzy. To byli polscy profesorowie medycyny z Zakładu Medycyny Wojskowej. Jak przyglądamy się liście ocalonych, to rzeczywiście lekarze stanowią sporą grupę tych, którzy zostali oszczędzeni przez Sowietów. Mamy tam sporo ludzi, którzy zajmują się językami obcymi. Zostało wyselekcjonowanych kilku polskich specjalistów w zakresie mało znanych języków obcych. A z drugiej strony mamy na przykład tą taką dziwną dyscyplinę językoznawstwo. W tych dwóch obozach byli przetrzymywani wybitni polscy konstruktorzy wojskowi, wynalazcy, czyli z Zakładu Techniki Wojskowej. I część z tych ludzi została zamordowana, a część ocalała. I potem, tak jak na przykład Tadeusz Felsztyn, swoje badania naukowe prowadziła już na Wyspach Brytyjskich z dużą korzyścią dla aliantów. Czy ktoś z tych ludzi, którzy ocaleli, spełniał później jakąś ważną misję i ważną rolę? Biorąc pod uwagę okres wojenny, to z tych ocalonych, o ile mnie pamięć nie myli, nikt nie trafił do, w czasie wojny jeszcze, do okupowanej Polski, czyli nie miał żadnego udziału w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast niektórzy z ocalonych odgrywali później dużą rolę w Wojsku Polskim. Największą chyba karierę zrobił profesor Wacław Komarnicki, który był ministrem sprawiedliwości. W 1941 roku wrócił do, znaczy po Układzie Sikorski-Majski, został przetransportowany na Wyspy Brytyjskie i był ministrem w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Wielu polskich oficerów zostało później awansowanych do wyższych stopni, no i miało duże osiągnięcia w zakresie wynalazków wojskowych, a też rozpoczęło służbę w wojsku polskim na wysokich stanowiskach. Generał Wołkowicki, pułkownik Grobicki, pułkownik Felsztyn. To są ci ludzie, którzy służyli w wojsku na stanowiskach liniowych. Ja chciałbym jeszcze przywołać postać taką, która no jest w moim przekonaniu też takim przykładem żołnierza, któremu osiągnięcia wojskowe ocaliły życie. Mam tu na myśli rotmistrza Narcyza Łopianowskiego. Narcyz Łopianowski był kawalerzystą, był bohaterem bitwy pod Kodziowcami. Jego żołnierze, ułani, którzy się w tym momencie spieszyli, no i walczyli jako piechota, w takiej niewielkiej potyczce, niektórzy mówią, że była to bitwa, spalili około 20 kilku czołgów sowieckich. To była największa klęska Sowietów w tej walce, w tej krótkiej wojnie polsko-rosyjskiej w 1939 roku. Łopianowski był sowieckim jeńcem.
to można powiedzieć, że byłby narażony na rychłą śmierć, gdyby nie to, że ktoś jakby skojarzył jego nazwisko z tą bitwą. I generałowie Armii Czerwonej, a może i nawet wyżej, może ktoś na Kremlu, zaproponował mu służbę w Armii Czerwonej. Rosjanie wręcz mu powiedzieli: panie rotmistrzu, ja może w tej chwili troszeczkę koloryzuję przebieg tej rozmowy, ale ona mogła tak wyglądać. Panie rotmistrzu, niedługo będzie wojna z Niemcami, bo my też będziemy z Niemcami walczyli. Ma pan ogromne doświadczenie. Kunszt swojej wiedzy wojskowej pokazał pan w bitwie pod Kodziowcami. W związku z tym proponujemy panu służbę w Armii Czerwonej na wybranym przez pana stanowisku z wybranym przez pana stopniem wojskowym. Łopianowski nie przyjął oferty, ale dzięki temu przeżył. I potem mógł złożyć taką relację. To jest też przykład takiej w pewnym sensie kariery, może nie tyle wojskowej, bo on nie był później jakimś wybitnym oficerem, ale miał ogromny wkład w demaskowanie tego wszystkiego, co dzieje się w Związku Sowieckim. On zeznawał przed komisją Karstena w Stanach Zjednoczonych, a komisja Karstena jakby demaskowała oblicze zbrodni stalinowskich. I wtedy Łopianowski tam jakby przedłożył swoją bardzo ważną relację. Także mamy różne historie, różne biografie, ale generalnie można powiedzieć, że ci, którzy ocaleli, to jednak poszli w kierunku kariery wojskowej, służąc w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. No i praktycznie rzecz biorąc, chyba wszyscy pozostali na emigracji. Później już nigdy nie wrócili, nie przyjechali do Polski. Poprosił o następne pytanie. Next question. Is there a direct relationship between the discovery of the cutting graves and the murder of General Sikorski? Często powtarzające się pytanie. Bo rzeczywiście był taki moment kiedyś w badaniach historycznych, że zaczęto tak te sprawy interpretować, że zbyt wielkie zaangażowanie generała Władysława Sikorskiego na odkrycie zbrodni katyńskiej później spowodowało tajemniczą katastrofę w Gibraltarze. Widziałem na ten temat filmy, pojawiały się tego rodzaju książki, między innymi w Niemczech, odkrycia niemieckich, może nie tyle historyków, co propagatorów historii, którzy zwracali uwagę, że jedna sprawa bardzo ściśle wiąże się z drugą. Proszę Państwa, niektórzy uważają, że zamykanie przed polskimi historykami archiwów angielskich, a jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, to mamy z tym do czynienia, również sugeruje, że jest coś na rzeczy, że generał Sikorski zapłacił życiem swoją taką aktywnością w sprawie wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. Ja w znanych mi dokumentach nie znalazłem potwierdzenia tej sprawy, co nie znaczy, że tak mogło być. Profesor Jacek Tebinka, mój serdeczny przyjaciel, który bada historię relacji polsko-brytyjskich, który zna wszystkie istniejące dokumenty w Public Record Office w Londynie, czyli w tym głównym archiwum brytyjskim, gdzie są zdeponowane wszystkie dokumenty, te, które są dostępne, nie znalazł ani jednego dokumentu, który by potwierdził, że śmierć Sikorskiego ma związek ze zbrodnią katyńską. Co nie znaczy, że w tych dokumentach, do których nie mamy dostępu, takie potwierdzenie może być. Ale Anglicy znowu obłożyli klauzulą tajności
o ile mnie pamięć nie myli, na kolejne 20 lat pewną część dokumentów na ten temat. Co niektórzy twierdzą, że nie jest to spowodowane zbrodnią katyńską, ale czymś innym. Rzekomo, ja mówię rzekomo, i jest to nie mój wymysł, ale to jest powtórzenie za pewnymi ustaleniami, już nie pamiętam kogo, że te nieudostępnione dokumenty polskim historykom dotyczą jakby współpracy Sikorskiego z rządem Vichy, czyli z tym rządem, który kolaborował z III Rzeszą, że wtedy miały być jakieś relacje Sikorskiego, które tutaj jakby kładły się cieniem na jego biografii. Ale to być może jest też wymysł i nic nie ma na rzeczy w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, to w moim przekonaniu w tej chwili taka konstatacja jest nieuprawniona, a być może ona ulegnie zmianie, kiedy będziemy mieli dostęp do wszystkich brytyjskich dokumentów. Nawet przede wszystkim do tych, które są w tej chwili utajnione. Proszę o kolejne pytanie. Yes, Mrs. Piłkowska is asking several questions. One of them is why Institute of National Remembrance is failing to pressure the British government actually to release and reveal the documents that relate to Frank Stroobrand, Captain Gilder and Colonel Stevenson testimonies. Dobrze, to może po kolei będę na to pierwsza, a potem na następne, dobrze? Dzień dobry Pani Krystyno, bo z Panią Krystyną się świetnie znam. Miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych i miałem okazję z Panią Krystyną spotkać się w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Pani Krystyna napisała też bardzo ważną książkę o świadkach katyńskich, którą z dużą przyjemnością przeczytałem i wiem, że jest wybitnym ekspertem. Także pozdrawiam Panią Krystynę bardzo serdecznie. A jeśli chodzi o Pani pytanie, Pani Krystyno, to rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej w tej sprawie nie podjął żadnej inicjatywy. Być może to jest bardzo dobry pomysł. Pani podpowiedziała mi w tej chwili pewną ideę, którą można byłoby w najbliższym czasie zastosować. Jestem członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W tej kadencji przewodniczę pracą kolegium, więc postaram się na najbliższym posiedzeniu Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zwrócić się z prośbą do pana prezesa Karola Nawrockiego, który w tej chwili przybywa w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam pewnie jest niedaleko od państwa. Nie potrafię powiedzieć, gdzie dzisiaj jest. Postaram się go poprosić o to, żebyśmy zwrócili się do różnych właśnie instytucji brytyjskich, by nam udostępniły dokumenty. Tu pani Krystyna mi napisała, że jest, już kontynuuje takie starania u Anglików, ale dostała teczkę, która jest pusta. Więc widzicie państwo, jaka jest sytuacja. Możemy mieć dobre intencje, a z tego nic nie wynika. Teraz dowiedziałem się z drugiego czatu, że pan prezes Nawrocki jest w Chicago. Więc tu na bieżąco możemy sobie wymieniać poglądy. Ale jakby na sprawę nie patrzeć, pomysł jest bardzo dobry. Ja myślę, że Instytut Pamięci Narodowej jest najbardziej uprawniony do tego, żeby tę sprawę poruszyć i być może przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a Instytut Pamięci Narodowej ma bardzo dobre relacje z, z,
z MSZ-em, uda nam się przynajmniej zwrócić się z prośbą. Ja nie wiem, jaka będzie reakcja, nie wiem, czy cokolwiek Instytut dostanie, ale dopóki takiego pisma nie skierujemy, to nie będziemy wiedzieli, czy będzie ona, ta odpowiedź pozytywna, czy też negatywna. Ale trop jest bardzo dobry i obiecuję tutaj i pani Krystynie, ale też i państwu, że jako przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na najbliższym posiedzeniu poruszę tę sprawę i zastanowimy się, co z nią zrobić. Proszę o następne pytanie. There were two questions that related to elimination of Polish elites. This is a context of intelligence action, as we know, cutting kind of dwarfs in comparison with what was happening in the western part of Poland after this Polish territory was occupied by Germany. Pomorze, Wielkopolska, all this intelligent action, Pomern, Posen, Silesian, Litzmannstadt, this actually resulted in deaths of maybe up to 90,000 people within just several months of occupation of those territories. Could you shed some light on it? These are two questions that I combined into one, actually. Dobrze, proszę Państwa, to jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie i bardzo dramatyczne z punktu widzenia losów wszystkich Polaków, bo uczciwie trzeba przyznać, przed wybuchem wojny polska inteligencja to była garstka ludzi, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie. Zabory spowodowały to, że no, Polacy mogli studiować gdzieś tam daleko we Francji, w Szwajcarii, w Moskwie, w Wiedniu, czy też w innych uczelniach. Po wojnie no, ten ruch od uczelniany bardzo rozwijał się z dużym utrudnieniem. I dopiero budowaliśmy bardzo mocne polskie społeczeństwo. I ten dramat, którego Polacy doświadczyli w 1939 roku i 1940 z rąk niemieckich i sowieckich, to jest zdziesiątkowanie polskiej inteligencji, ludzi nauki i sztuki. Zwróćmy uwagę, oficerowie to są też inteligenci, to są ludzie z wyższym wykształceniem. I skala zjawiska była no, dramatyczna. No, mamy z jednej strony Katyń, mamy z jednej strony wszystkie te więzienia, na, tak jak to Rosjanie opisywali, zachodnia Białoruś, zachodnia Ukraina, a z drugiej strony mamy Palmiry, mamy Wawer, mamy Piaśnice, mamy niemieckie obozy koncentracyjne, które zaczynają powstawać no właśnie od 1940 roku i to idzie w dziesiątki tysięcy. Chciałem Państwu przywołać taką krótką informację z posiedzenia Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. To jest taki parlament na obczyźnie, nie pochodzący z wyborów, ale z nominacji. Jest dyskusja. Dyskusja na temat tego, co dzieje się w Polsce. Adam Pragier, delegat w Radzie, który reprezentuje Polską Partię Socjalistyczną, rozmawia z innym członkiem Rady i mówi, że w Polsce dokonywane są na masową skalę egzekucje na ludności cywilnej, w tym na polskich Żydach. W pewnym momencie przywołuje informację z kraju i podaje, że sprawa dotyczy za ostatnie kilkanaście dni kilkadziesiąt tysięcy osób. Padają tam liczby mówiące o 100 tysiącach zamordowanych, 200 tysiącach zamordowanych. I oni się zastanawiają, co mają zrobić. I w pewnym momencie jeden z członków Rady mówi tak: panowie, jeżeli my jutro napiszemy,
że Niemcy zamordowali w Polsce w ciągu kilkunastu dni 200 tysięcy osób, to nikt nam w to nie uwierzy. Bo nikomu do głowy nie przyjdzie, że te zbrodnie są tak na masową skalę. Więc napiszmy w naszym komunikacie, że zamordowanych zostało kilkadziesiąt osób albo kilkaset, bo w to ktoś już uwierzy. Natomiast podawanie takich liczb, i one były prawdziwe, te 100 czy 200 czy 300 tysięcy, to były prawdziwe liczby, ale świat nie daje wiary. A jeśli chodzi o to konkretne pytanie, o zbrodnię katyńską i zbrodnię na polskiej inteligencji popełnioną przez Niemców, to najlepszym przykładem, przepraszam za określenie najlepszy przykład, bo mówimy o śmierci ludzi, ale tu taki przykład można przytoczyć. Są to dwie siostry. Dwie siostry, córki generała Dowbor-Muśnickiego. Jedna o nazwisku Lewandowska zostaje zamordowana w Katyniu. Jest więźniarką obozu w Kozielsku. Zidentyfikowana i jej nazwisko nie zostanie podane do wiadomości publicznej, bo Niemcy po prostu nie bardzo wiedzieli, co mają z tym fantem zrobić. Bo nie przypuszczali, że mogła w obozie być z mężczyznami kobieta. Ale potem sprawa została wyjaśniona. I to jest ofiara zbrodni sowieckiej. Mniej więcej w tym samym terminie w Poznaniu zostaje zamordowana jej siostra przez Niemców, która jest zaangażowana w działalność konspiracyjną wymierzoną przeciwko Niemcom. Mamy dwie siostry. Jedna ginie z rąk sowieckich, druga ginie z rąk niemieckich. To jest taki najbardziej charakterystyczny przykład, jak dramatyczne były losy Polaków, a tu jednej rodziny. Generał Dowbor-Muśnicki miał dwie córki i obie poniosły śmierć w latach II wojny światowej. Obie poniosły śmierć na polu walki. Jedna zginęła jako podporucznik Wojska Polskiego, pilot, a druga jako osoba zaangażowana w konspirację antyniemiecką. Rzeczywiście był to ogromny dramat, ale nie był to przypadek. Jedna i druga strona, czyli i Niemcy, i Sowieci, dążyli do eliminacji inteligencji polskiej. Państwa polskiego miało już nie być później. Polacy nie mieli mieć swojej państwowości. Gdzieś tam byliśmy wkalkulowani jako niewolnicy przez jakiś czas, bo gradacja osób do egzekucji była taka, jeśli chodzi o Niemców. Żydzi, Romowie i Słowianie, w tym Polacy. A Rosjanie jakby może troszeczkę innym tropem poszli. Przede wszystkim eliminacja polskiej inteligencji, stąd te cztery deportacje w latach 1940-41. Niektórzy mówią, że te deportacje objęły ponad 1,5 miliona osób. Chyba ta liczba jest troszeczkę za duża, ale jest spór w tej chwili pomiędzy historykami, ile osób zostało wywiezionych. Ale wydaje mi się, że to, znaczy wydaje mi się, jestem pewny wręcz, że to był też element wyeliminowania inteligencji polskiej. Jedna z deportacji, ta kwiecień 40, dotyczyła rodzin katyńskich. Mężowie, bracia, dziadkowie, ojcowie ginęli w Katyniu, a ich żony, dzieci i bliscy byli wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Rosjanie zacierali ślady. Chcieli pozbyć się kolejnej grupy świadków. Bo ktoś tam daleko w Kazachstanie, czy w Uzbekistanie, czy gdzieś tam jeszcze, no nie będzie szukał swojego męża, swojego brata,
swojego kuzyna, swojego dziadka. Zbrodnia miała być kompletnie ukryta, a to wszystko miało jakby wyeliminować z przestrzeni publicznej przede wszystkim polską inteligencję, a w drugiej kolejności w ogóle wszystkich Polaków. I państwa polskiego, tak, gdyby ta wojna się tak niestety potoczyła dalej, gdyby nie było agresji Niemiec na Związek Sowiecki, to pewnie tak, taki pomysł byłby dalej realizowany. To może następne pytanie poproszę. A short comment on my part. My family comes from area around Bobruisk, historically speaking, and a good portion of my family actually after 1920, after Riga Treaty, was left outside of the Polish borders, and so we have within the family actually lots of additional history that is not covered here by the topics that we started. Operation Polish operation of 1937-38. There is 17 Yeshmans on the list of Russian memorial as victims of just a Polish operation in 1937-38. So there is a broader context. It's not that killing started in 1939. Mm-hmm. It is basically much longer period from 1917. Lots of Poles were murdered in the territories that were left after the Riga Treaty. So this was a general comment. Also going to the west, my grandfather was a mayor of Śrem, that's Wielkopolska, and he was on the prescription list. He survived the war, but was murdered in 1946 after the war. So he was in hiding for over 6 years. So all these things are very much connected here, both the elimination of elites on the eastern side of Poland as well as on the western part. Next question is about a contemporary issue. This is lawsuits that were originated in Strasbourg, International Tribunal against Russia. Nothing came out of it as far as I know. Do you have any comments? What was actually the official stated reason why the International Tribunal did not proceed with this case? Jeśli chodzi o tę sprawę dochodzenia, to tutaj przede wszystkim to jest rzecz, którą trudno przeprowadzić z uwagi na to, że Związek Rosja jest jakby tym państwem, które no, nie jest szczególnie zainteresowana procedowaniem tej sprawy, bo to może się wiązać z jakimiś daleko idącymi odszkodowaniami, bo zbrodnia ma to do siebie, że są przecież ofiary. I członkowie rodzin osób zamordowanych mogą później jakby dochodzić swoich racji sądowych. Stąd duża działalność, nie wiem jakich instytucji rosyjskich, nie zajmowałem się nigdy tą sprawą, to bardziej temat dla prawników, ale z tego co słyszałem, to właśnie to idzie w tym kierunku, żeby już tej sprawy jakby nie realizować, nie nadawać jej biegu, bo to będzie mogło skutkować w przyszłości właśnie takimi próbami uzyskania odszkodowania. Z tego, co nawet słyszałem, chyba polscy prawnicy, którzy reprezentowali
polskie interesy w tej sprawie na forum tego prawodawstwa unijnego. Oni nawet wręcz głośno mówili, że to nie jest związane z jakimś dochodzeniem odszkodowań, tylko chodzi o to, żeby te sprawy właśnie jakby sfinalizować, zamknąć i żeby do tego już nie wracać, ale jak w tej chwili to wygląda, to tego nie potrafię powiedzieć. Wiem tylko, że były podejmowane wielokrotnie te sprawy i wiem, że polscy profesorowie prawa, którzy reprezentowali Polskę, no nie natrafiają na dobrą atmosferę, jeśli chodzi o wyjaśnienie tego problemu, a czy coś dalej będzie robione po tych niekorzystnych pierwszych werdyktach, to nie potrafię tego doprecyzować w tej chwili. Ja po prostu się tym nigdy nie zajmowałem. Ja też jestem tylko takim konsumentem wiedzy z prasy polskiej, która gdzieś tam poinformowała, że była to kolejna nieudana próba nadania tej sprawie biegu i potem już sprawa przycichła. Także nie mam takiej wiedzy szczegółowej w tym zakresie. To bardziej chyba trzeba byłoby zapytać naszych prawników, którzy są no, zaangażowani w ten problem. To wykracza jakby poza moje kompetencje. Ja po prostu nie mam wiedzy na ten temat. Tak szczegółowej, żeby mógł Państwu to jakbyś bardziej precyzyjnie to wyjaśnić. Wiem tyle, że były to próby nieudane i że najważniejszą sprawą, o ile dobrze pamiętam, to było to ta ewentualna możliwość ubiegania się o jakieś odszkodowania, tylko że to też nie wiem, czy to było najważniejsze, czy też to nie było najważniejsze w tej całej sprawie. Ale wiem, że to bardzo mocno było gdzieś tam w jakiejś wypowiedzi mocno wyeksponowane. Także bym poprosił o następne pytanie. Again, Krystyna Piórkowski is asking for more information about different reports. I am not really familiar with absolute majority of them, so it's difficult for me to even convey it here logically. But most probably, I would suggest that you two have some contact after this meeting here, and most probably some form of cooperation as far as creation of additional pressure on British government would be something sensible here. Most probably our IPN should be a part of it also. Ja może tylko dwa, trzy zdania na temat, bo myślę, że pani Krystynie chodzi bardziej o to, że ci, którzy badali jak sprawę zbrodni katyńskiej, ci, którzy wizytowali Katyń, bo chyba o to chodzi, w 1943 roku, oni sporządzili dokumentację swojej wizyty. Ta dokumentacja miała charakter raportów. I tych raportów jest kilkanaście o różnej objętości, różnej wartości. Są również raporty sporządzone przez Brytyjczyków, są również raporty sporządzone przez Amerykanów, są również raporty czy takie sprawozdania lekarzy Międzynarodowej Komisji Lekarskiej i Vincento Palmieri, i Helge Tramsen, i François Neville, i jeszcze tam innych. Więc myślę, że pani Krystynie idzie bardziej w tym kierunku, żeby no, prawdopodobnie spróbować te raporty, które doczekały no, szczęśliwie naszych czasów, nie zostały zniszczone i są dostępne w wersji takiej, powiedzmy sobie, kompletnej, przygotować do druku. To jest bardzo dobry pomysł, bo będziemy mieli ekspertyzę O'Malley'a, będziemy mieli Van Vlieta i będziemy mieli różnego rodzaju dokumenty przygotowane przez Wodzińskiego, przez Karżyńskiego,
przez no, lekarzy, o których mówiłem, przez Goethe'a i przez jeszcze Seyfrieda i jeszcze kilkunastu innych, z tych, którzy gdzieś tam dotarli do Katynia albo nie dotarli do Katynia, ale z jakiegoś innego powodu się zajmowali. Są to raporty autorstwa i Polaków, i Amerykanów, i Anglików, i Szwajcarów, i Włochów, i jeszcze przedstawicieli innych krajów. I być może taka publikacja wydana w języku polskim i wydana w języku angielskim byłaby bardzo ważnym no, takim wydawnictwem, które by no, miało ogromną siłę merytoryczną, ale też dawałoby takiemu zwykłemu czytelnikowi pogląd na sprawę. Ja ze swojej strony mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że lada moment, mam nadzieję, że będzie to wiosna przyszłego roku, uda się wydać w końcu po wielu, wielu staraniach wszystkie pamiętniki katyńskie. To są te zapiski, które przeżyły zbrodnię katyńską. To są te dokumenty, które zostały wyjęte z kieszeni ofiar i w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej finalizuje sprawę w tej, tę sprawę. I to będzie w moim przekonaniu wydawnictwo, które będzie przypominało oryginały, bo to będą skany dokumentów. To tak jakby czytelnik obcował z oryginałem. A do tego będzie napisany bardzo dobry komentarz, komentarz przygotowany i przez historyków, i przez językoznawców, oraz przez, myślę, przedstawicieli jeszcze innych dyscyplin, bo słowo daje możliwość zbadania również emocji. A emocje to jest domena psychologów, socjologów i językoznawców. Więc ja namówiłem Instytut Pamięci Narodowej na to, by zwrócić się do specjalistów różnych dyscyplin naukowych, by stworzyć nie tylko zwykły tom, który będzie zawierał pamiętniki katyńskie, ale żeby na temat tego wszystkiego, co w tych pamiętnikach można znaleźć, opisali przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. I ten tom będzie miał charakter interdyscyplinarny. I już nie mogę się doczekać, kiedy ta książka ujrzy światło dzienne, bo po pierwsze będzie to pierwszy kompletny wykaz pamiętników katyńskich. Ja mówię pamiętniki w cudzysłowie, bo to są nieraz luźne zapiski, bo każdy z nas pomyśli, że pamiętniki, że to jest tam kilkadziesiąt stron i tak dalej, i tak dalej. Niekiedy te luźne zapiski to jest dosłownie jedna kartka, dwie kartki, trzy kartki. To nie jest tak, jak to wyglądał pamiętnik Solskiego znaleziony przy majorze Solskim i wydobyty w Katyniu i odtworzony i opublikowany. Tam jest sporo tych notatek i sporo stron, a niekiedy to było kilka zdań, ale my mówimy o tym pamiętniki katyńskie. I gdyby się to udało zebrać razem z tymi raportami, to rzeczywiście mielibyśmy dwa bestsellery wydawnicze. Jeden już lada moment, a z tym drugim, z tymi raportami, to ja chętnie z panią Krystyną rzeczywiście porozmawiam i może wtedy zastanowimy się nad kooperacją i uda nam się coś mądrego wymyśleć jeszcze w tym zakresie. Także proszę o następne pytanie. Okay, maybe this will be the last question. The question is about the cinematic portrayal of Katyn by Wajda. How true and how much of a fiction it was as far as specific aspect of reaction of the Polish society after the release of this information. Tak, to jest, pani Krystyna mi napisała w tej chwili, że w styczniu będzie w Warszawie i my się spotkamy z panią Krystyną Piórkowską i będziemy w tej sprawie rozmawiali. Także tak na gorąco państwu będę zdawał relację z tego, co się dzieje na czacie. Więc mam tutaj też taką świeżą informację. Tak jak mówiłem, że myślę, że ten pomysł z tymi raportami ma rację bytu. A wracając do pytania pana przewodniczącego o obraz Andrzeja Wajdy. Ja może zacznę od innej informacji filmowej. Powstały cztery filmy dokumentalne na temat Katynia. To są filmy, które powstały w latach 1940
3.52. 43 rok, to jest film niemiecki. W wersji językowej niemieckiej i polskiej oraz 20-kilkuminutowy. Potem powstał chyba 7 albo 8-minutowy film francuski z wizyty francuskiego pisarza Brazilacha, który wizytował Katyń w 1943 roku. I ten film był z myślą o żołnierzach francuskich walczących na froncie wschodnim. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że armia francuska walczyła przeciwko Armii Czerwonej na terenie Związku Sowieckiego. Tak jak na przykład armia hiszpańska, Błękitna Dywizja. Francuzi kolaborowali z III Rzeszą Niemiecką i walczyli przeciwko Sowietom. Potem był film sowiecki z 1944 roku z prac komisji Nikołaja Burdenki. I czwarty film to był film przygotowany już w Londynie przez polską emigrację. Film, który jest znany polskim widzom, może nie wszystkim, ale ten film ja prezentowałem na dwóch konferencjach naukowych, bo sprowadziłem ten film do Polski. Mało tego, ten film pokazałem w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i na tej projekcji było kilkadziesiąt osób. Jeśli chodzi o film Andrzeja Wajdy, ja ten film oceniam bardzo wysoko. Oczywiście, że jest tam troszeczkę fikcji, ale jest sporo rzeczy prawdziwych. Prawdziwych dlatego, że autor poznał kulisy sprawy. Tu pytanie dotyczyło tego wszystkiego, jak podchodziło do tego społeczeństwo polskie. Proszę zauważyć, jest tam pewien motyw pokazujący 1943 rok, kiedy rodzina generała Smorawińskiego, rzecz się dzieje w Krakowie, rodzina generała Smorawińskiego dowiaduje się o identyfikacjach i na tej pierwszej liście zidentyfikowanych jest pokazane nazwisko generała Smorawińskiego. Rzeczywiście to jest prawda. W pierwszym komunikacie z Katynia w Nowym Kurierze Warszawskim i w Gońcu Krakowskim nazwisko generała Smorawińskiego jest umieszczone. To nie jest fikcja. Prawdą jest, że po Gadzinówki, mam tu na myśli te tytuły wydawane w języku polskim przez Niemców, ustawiają się kolejki, bo prasa gadzinowa jest jedynym źródłem wiedzy o zbrodni katyńskiej. Nie jest fałszywą informacją taka informacja, która podaje, że to był jedyny temat, który Niemcy rzetelnie zreferowali w prasie polskojęzycznej. Katyń był jedynym tematem, gdzie nie kłamali, gdzie mało tego, gdzie dali głos polskim czytelnikom, że nadawali sprawie ogromny rozgłos. I chodziło im przede wszystkim, żeby te informacje docierały do bliskich osób, tych, których krewni albo najbliższa rodzina została zamordowana. To była działalność propagandowa. Proszę zauważyć, że w filmie Andrzeja Wajdy jest pokazany fragment z filmu dokumentalnego niemieckiego. Z tego 1943 roku. Mało tego. Tam jest pokazana postać doktora Tadeusza Pragłowskiego. Jest krótki komentarz mówiący o tym, że doktor Pragłowski przeprowadza badania wydobytej z grobu ofiary. Obdukcję. To nie jest fikcyjna postać, bo Tadeusz Pragłowski był członkiem Komisji Lekarskiej Polskiego Czerwonego Krzyża, która badała tę sprawę. Kiedy pisałem swoją książkę o dotyk Katynia, którą przetłumaczono w Stanach Zjednoczonych, zwróciła się w pewnym momencie do mnie z prośbą pani Pragłowska, córka profesora Pragłowskiego, która mi przesłała całą dokumentację na temat swojego taty. A ja jej zdradziłem informację, że jej tata jest pokazywany w tym filmie propagandowym niemieckim z 1943 roku, o czym ona nie miała
nie miała pojęcia. Te informacje, które są podane, pokazane w tym filmie o okresie powojennym, czyli o tym, co się dzieje w 1945 roku, o tym, że rodziny próbują godnie upamiętnić swoich bliskich zamordowanych w Katyniu poprzez właśnie fikcyjny grób, poprzez tablice na cmentarzu. Takie fakty miały miejsce. Bardzo często rodzina próbowała ustalić los swojego ojca, dziadka albo brata. To są częste próby pisania listów do najwyższych władz PRL-u. To jest audycja Fala 49. Ja napisałem cały rozdział na ten temat w swojej książce. Ludzie z imienia i nazwiska pisali listy do Fali 49, zadając kłopotliwe pytanie, co ze zbrodnią katyńską. Kilka tysięcy listów wysłanych w tej sprawie, podpisanych przez zrozpaczoną żonę, która czeka na męża, przez płaczące dzieci, które czekają na tatę, z prośbą o wyjaśnienie, co się dzieje, my czekamy. Tyle lat minęło, tata nie wrócił, mąż nie wrócił, brat nie wrócił. Także wiele faktów, które Andrzej Wajda podnosi w tym filmie, to jest wiedza wydobyta z książek historycznych, bo rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce. A do tego doszła oczywiście fikcja literacka każdego reżysera, który buduje napięcie poprzez podnoszenie albo dodawanie do istniejących już wątków dodatkowych elementów, by ten obraz jeszcze nabrał większej dramaturgii albo większego jakiegoś takiego spojrzenia. Pewnie są i tam rzeczy, które nie miały miejsca, no ale oczywiście sztuka filmowa ma to do siebie, że się podaje i prawdziwe fakty, i częściowo prawdziwe, albo niektóre kompletnie, które nie miały miejsca, ale reżyser ma do tego prawo. Na tym chyba polega też sztuka filmowa. To nie był film dokumentalny. W dokumencie musimy dbać o prawdę i tego pilnujemy. W filmie fabularnym ta prawda może się mieszać z fikcją. Tam pomysł jest oparty na fabule. Natomiast wiele wątków jest zbudowanych na pewnych elementach fabularnych z dużą dozą pewnej fikcji filmowej, fikcji literackiej. Ale mnie to osobiście nie przeszkadzało w tym filmie. To jest mój komentarz. Mówię, może być innych widzów tego bardzo dobrego obrazu w sumie Andrzeja Wajdy, który jest zaangażowany w zbrodnię katyńską, bo jego tata został zamordowany w Katyniu. Kapitan Wajda. Także miał obowiązek przygotowania takiego filmu. Także to jest moja odpowiedź. Także jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to proszę. Nie słyszymy pana. Prosimy o włączenie mikrofonu. Przepraszam. I'm sorry. Professor Wolcza, thank you very much for your great presentation. We hope that this is just the beginning of our more planned and more strategic contacts, both with you and the Kurtyka Foundation. There is a definite need for, conferences and lectures here, and we hope that this will be just the first step in a long cooperation. Jean, I wonder if you have any additional comments. Well, I would simply just say that... Ja serdecznie dziękuję tylko... Aha, przepraszam.
My apologies to you, sir. No, I certainly agree with what Wojtek said, and we certainly do, I think, very much appreciate this extensive scholarly work that you provided to us and expanded our knowledge of this area. This is really, truly something that goes to the heart of Poles and Polish diaspora. So we do thank you, and we look forward to continuing our relationship with the Janusz Kurtyka Foundation. Thank you very much. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że tak długo zabrałem Państwu czas, ale często tak jest, że człowiek po prostu jak zauważy zainteresowanie tematem, to wtedy czas przestaje grać jakąkolwiek rolę. A myślę, że temat zbrodni katyńskiej jest na tyle ważny, że tutaj czas nie powinien w ogóle odgrywać żadnej roli. Po prostu powinniśmy o tej sprawie rozmawiać bez względu na to, czy zegarek pokazuje nam godzinę 17, 18 czy 19. Po prostu Katyń nie zna czasu. O tej sprawie musimy mówić często i musimy mówić rzetelnie. Także serdecznie Państwu dziękuję jeszcze raz za zorganizowanie tego spotkania oraz za możliwość no nie tylko przedstawienia moich ustaleń, ale również za te pytania, które Państwo mi się zadawali, a one niektóre sprawy pomogły nam jeszcze bardziej doprecyzować i szerzej omówić. Jeszcze raz wielkie podziękowanie wszystkim Państwu. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy Panie Dzięki. Profesorze. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa o tych dodatkowych aspektach wynikających ze studium, z książki pana profesora Wolszy, z racji, że książka profesora Wolszy została nagrodzona w pierwszej edycji konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki w 2017 roku. Fundacja podjęła dodatkowe starania mające na celu spopularyzowanie tego zagadnienia, zwrócenie uwagi na jego znaczenie dla naszej tożsamości, ale także zwrócenie uwagi na miejsce badań katyńskich w historiografii. I wykorzystując niejako przyznanie nagrody profesorowi Wolszy, Fundacja dodatkowo w 2017 roku zorganizowała w Belwederze sesję naukową z udziałem profesora, ale także innych znamienitych badaczy problematyki katyńskiej z Polski, ale także z Rosji, między innymi ze Stowarzyszenia Memoriał. Dodatkowo oprócz promocji książki pana profesora w Stanach Zjednoczonych, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, fundacja przygotowała publikację w języku angielskim The Katyn Massacre Current Research, która była recenzowana między innymi przez profesora Bernta Martina z Uniwersytetu we Freiburgu. Ta książka zbiera, podsumowuje i komentuje dotychczasowe badania nad zbrodnią katyńską w różnych obszarach, w bardzo szerokim ujęciu, podsumowując stan badań katyńskich do 2018 roku, plus dodatkowo zawiera teksty badaczy, między innymi profesora Wolszy, również które pokazują różne aspekty zbrodni katyńskiej, przepraszam, i różne podejścia badawcze do tego problemu. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać starania Fundacji imienia Janusza Kurtyki nie tylko w kontekście samego wyróżniania takich prac jak znakomita książka profesora Wolszy, ale także wykorzystywanie tych okazji do tego, aby prezentować polski głos, polski dorobek naukowy i wspierać te narzędzia, które służą opowiadaniu polskiej historii, szczególnie światu. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję naszym
współpracownikom, panu Ginowi Sokolowskiemu, panu Wojciechowi Jeśmanowi. Serdecznie dziękuję za wyrażenie chęci do wspólnego zorganizowania naszego dzisiejszego spotkania. Panu profesorowi Wolszy serdecznie dziękuję za przedstawienie bardzo interesującego wykładu i wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. No, sądząc po komentarzach na czacie, dla nas wszystkich była to uczta intelektualna. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję i oddaję teraz głos mojej koleżance, pani Weronice Brulikis, która jest koordynatorem naszego projektu Ziarna Historii. Bardzo proszę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Zapraszam już dziś na kolejne spotkanie organizowane w ramach projektu. Będzie to konferencja pod tytułem Ziarna Historii. Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczypospolitej. Wydarzenie odbędzie się za 2 tygodnie, 18 grudnia 2021 roku o godzinie 17 czasu polskiego. Jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Facebook, Twitter oraz YouTube. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność, za wszelkie pytania. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu. Do widzenia.